Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj jest wtorek, 16 marca. Minęła przed chwilą godzina 19. Ja nazywam się Konrad Szołajski i zapraszam na cotygodniowy program NAWSPAK. Producentką, właściwie producentką, a nie producentem jest dzisiaj Anka. A realizuje ten program, jak zwykle zresztą, Krzysztof Kołaczek. Przypominam, że Reset Obywatelski to miejsce dla wszystkich. Dla osób, które zadają pytania, mają wątpliwości i chcą się czegoś dowiedzieć i które mają wpływ na tworzenie naszych programów. Mogą pisać na czacie, mogą do nas dzwonić. I jeśli się Państwu podoba to, co robimy, odsyłam na naszą zrzutkę na działalność Resetu. Mogą Państwo również zostać producentami i sponsorami naszych programów, a więcej jest napisane o tym, jak to dokładnie trzeba zrobić, na portalu zrzutka.pl /z/ Reset Obywatelski. Można nas też oglądać na Twitterze, Facebooku. Zachęcam do lajków, do subskrypcji, do obserwowania nas i przede wszystkim do podawania dalej w świat informacji o naszych programach i naszych programów. Dzisiaj w programie mam nadzieję, że będzie ciekawie, trochę może inaczej, tak pewnie bardziej artystycznie. Mianowicie tematem jest burleska i różne okoliczności, które tej burlesce towarzyszą. To znaczy tym osobom, które się burleską zajmują. I teraz tak, chciałem może najpierw zacząć od przedstawienia naszych dzisiejszych gościń. I pierwsza osoba to jest Zorya Blue, artystka burleski, członkini grupy Ciocia Czesia, której przedstawicielkę tutaj gościłem kilka tygodni temu. I Zorya jest także autorką podcastu Przy Zapalonym Świetle. Druga osoba, która będzie nam dzisiaj tutaj ciekawe rzeczy opowiadała, to jest Madame de Minou, także artystka burleski, pani Kotka, business lady i blogerka. Ma taką stronę madamedeminou.pl /blog. Tam można przeczytać różne ciekawe rzeczy na temat burleski. I wreszcie będzie mi pomagała, będzie tutaj taką siłą fachową dziennikarską, bo ja jestem przecież amator, ja jestem filmowiec. Mianowicie jest to polonistka, czyli moja koleżanka, bo ja też kiedyś kończyłem polonistykę, dziennikarka, redaktorka, feministka i mama Agata Komosa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że pociecha, która ma 9 miesięcy, będzie grzecznie spała i pozwoli mamie towarzyszyć nam w dzisiejszym programie. Ojciec jeździ teraz samochodem w takim celu, żeby dziecko spało. To tak gwoli informacji, gdyby nagle zniknęła nam Agata, to znaczy, że musiała pobiec ratować ojca i dziecko przed jakimiś nieszczęściami, które mogą ich spotkać. No dobrze, ale zacznijmy może w ogóle od czegoś innego. Mianowicie ja bym proponował, żebyśmy najpierw posłuchali czegoś, co może niektórych widzów, słuchaczy zaskoczyć. Już widzę uśmiech na twarzy Zoryi, bo to będzie produkcja Zoryi, która nie tylko jest performerką, o czym za chwilę, to jeszcze do tego poczekamy, to taki mały suspens, ale także jest autorką takiego specyficznego podcastu. Ten podcast nazywa się Przy Zapalonym Świetle, ale jak sama nazwa wskazuje, to raczej będzie tekst, w związku z czym mogą Państwo nawet mieć światło przyćmione. Natomiast idea tego podcastu, jak dobrze rozumiem, jest taka, żeby się nie wstydzić tego, o czym będzie w tym podcaście mówione. Krzysztofie, to nie wstydząc się, puść nam pierwszy kawałek, który się nazywa Ale Cycki. Wiesz, miałam taką sytuację na backstage'u, że tam się jakoś przebierałam i przechodziła koło mnie dziewczyna, której nie znałam i przychodząc do mnie, ona tak, wiesz, na głos, ale cycki. No i kiedyś generalnie pewnie bym się jakoś zawstydziła i się starała to zignorować, byłoby mi głupio i w ogóle źle bym się czuła ze sobą. No ale teraz już jakby bardziej jestem przyzwyczajona do różnych sytuacji w życiu i wiem, jak reagować z zimną krwią. Po prostu się odwróciłam i spokojnym głosem powiedziałam: jak byś się czuła, gdybym ja w ten sposób komentowała twoje ciało? I lasy opadła szczęka, przyznaję, opadła jej szczęka, nie wiedziała co powiedzieć. Ja tam wróciłam do swoich rzeczy, no i za 10 minut przyszła mnie przeprosić, że w sumie jej było głupio i po prostu nie pomyślała, że jak to, co mówi, jest głupie. I taka sytuacja w sumie miałam 2 razy w sumie podobną. To był oczywiście tylko mały fragment, taki, że tak powiem, wstęp, czy inaczej mówiąc zajawka, służący do tego, żeby zainteresować tych, którzy by takiego podcastu chcieli słuchać. I teraz może poproszę autorkę, która ten podcast wymyśliła, która ten podcast produkuje, w nim występuje, redaguje, no w ogóle jest wszystkim od A do Z, poza gośćmi czy gościniami, których zapraszam. Więc tak, droga Zoryo, no powiedz właściwie po co ten podcast, o co w tym podcaście chodzi, jaki jest jego charakter. Ja potem mogę skomentować, zresztą nasze gościnie też, ale zacznijmy od ciebie. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie do tego live'a. Bardzo miło mi opowiadać o mojej pracy. Ten podcast, jak mówiłeś, nazywa się Przy Zapalonym Świetle. Ten fragment, który słyszeliście, mi się to jakoś zacinało, ale wiem, o czym jest. Pochodzi w ogóle z premierowego odcinka. Był to odcinek, którego nagrywałam z moją koleżanką i był właśnie o naszym podejściu do piersi i tego, jakie miałyśmy z tym doświadczenie w społeczeństwie. O co chodzi w tym podcaście? Myślę, że pomysł na podcast jest taki dość unikatowy, bo ja w tym podcaście nie rozmawiam ze specjalistami, to jest takie założenie. Już planuję, że będą jakieś wyjątki, ale jakby nie chodzi mi o tym w tym podcaście, żeby rozmawiać na przykład z seksuologiem czy z psychologiem, który będzie mi opowiadał o jakichś ludziach, o jakichś sprawach w trzeciej osobie i będzie na przykład temat, nie wiem, osób biseksualnych i ta osoba, ten seksuolog będzie mówił, bo osoby biseksualne to i tamto i tak dalej. I oczywiście takie rozmowy są bardzo potrzebne, bo ci ludzie mają taką wiedzę bardziej przekrojową, ale mój pomysł jest taki, żeby właśnie zamiast tego rozmawiać na przykład z tą osobą biseksualną o tym, jak dochodziła do tego, że jest biseksualna, jak się czuje w społeczeństwie, jakie ma historie z tym związane, czy jakby o takim własnym doświadczeniu. Dlatego jakby właśnie bardzo dla mnie ważna jest ta narracja pierwszoosobowa i dzielenie się jakimiś historiami. Oczywiście wspominamy też o różnych kwestiach, które są jakoś bardziej przekrojowe i dotyczą może większej grupy oczywiście niż tylko nas. Ja to staram się prowadzić w taki sposób bardzo na luzie, żeby to było czasem śmieszne, czasem poważne, czasem takie bardzo naturalne i często też ja się dzielę jakimiś swoimi historiami, o ile są jakoś relewantne do tego tematu, tego odcinka. I tematyka jest różna, oczywiście wszystko się kręci głównie koło seksu, bo to jest o seksualności podcast, ale jest to też podcast o intymności i o ciele. Czyli niekoniecznie wszystko związane z seksem, ale też właśnie na przykład z tym, jak podchodzimy do naszego ciała. I właśnie dobrym jest przykładem ten pierwszy fragment, który tu był puszczony. No tak, przyznam szczerze, że jak posłuchałem tego podcastu, kilku odcinków, to nabrałem takiego poczucia, że tak bardzo prywatnie mogę obcować i z autorką, i z osobami, które jej towarzyszą. I to są w zasadzie jakby rozmowy, to znaczy to nie jest wykład, to nie ma charakteru akademickiego, tak jak ty mówiłaś, że tam nie ma specjalistów. No, są specjaliści czy specjalistki, które jakby są życiowymi specjalistami. Każdy z nas ma swoje ciało, ciało ma jakieś potrzeby, każdy z nas ma rozmaite doświadczenia i w zasadzie ci ludzie, czy te osoby, te dziewczyny, chłopaki dzielą się tymi doświadczeniami. Przy czym ważne jest może i to, że wbrew pozorom, bo ktoś mógłby się tutaj jakoś bać, że to będzie miało taki charakter no takich niezbyt fajnych opowieści o seksie, prawda, że to tak sobie mówią świństwa, tak mówiąc potocznie, i że się tym jakoś tam ekscytują. Myślę, że nie, że właśnie te rozmowy to mają charakter tak rozmów jakby dwóch przyjaciółek, czy koleżanki i kolegi, którzy się dobrze znają, ale nie ma w tym elementu, jakby to powiedzieć, pornograficznego, tak? Nie ma tam ekscytacji, czy nie jest wywoływana ta ekscytacja. No może ktoś może mieć takie wrażenie, ale nie sądzę, żeby tak normalna osoba o takiej normalnej wrażliwości w tym zakresie tak tego słuchała. Raczej to jest coś w rodzaju jakby to powiedzieć, takiego dzielenia się swoimi przeżyciami. Możemy się dzielić przeżyciami, nie wiem, no, psychicznymi, przygodami, inspirować się jakimiś podróżniczymi wrażeniami, a tutaj po prostu jest coś w rodzaju takiego pamiętnika, który opowiada o pewnych przygodach, doświadczeniach i wnioski z tego są wyciągane. To teraz tak, ja bym chciał, żebyś powiedziała o kilku tematach, których dotknęłaś tam i może gdybyś mogła przytoczyć jakieś takie anegdoty czy takie zdarzenia, które tam się pojawiły, które ciebie, nie wiem, zaskoczyły, rozbawiły czy zaintrygowały, prawda? No bo ty nie znasz wcześniej tego rozmówcy, czy może znasz go trochę, ale nie znasz wszystkich jego przygód, przywar i doświadczeń, w związku z czym w trakcie nagrywania niejako się odkrywa coś, co przedtem było ci nieznane. No, mam nadzieję, że tak jest, tak mi się wydaje. No to słucham cię. Jeszcze zacznę od tego, dlaczego tak naprawdę jest to forma podcastu, a nie inna forma, bo tak naprawdę wydaje mi się, że to jest taki dobry kompromis, bo tak, z jednej strony tekst, ten podcast jest taki bardziej osobisty, w jakimś sensie taki bardziej intymny niż tekst pisany i mi się wydaje, że łatwiej się jakoś wczuć w tę historię, jakoś bardziej zaufać tym historiom, i jakby się zbliżyć do tych ludzi, bo się słyszy prawdziwy głos, ale z drugiej strony nie jest to nagranie wideo YouTube, które mógłby na przykład niektórych moich gości w jakiś sposób krępować, bo myślę, że sporo ludzi nie miałoby takiej otwartości przed kamerą, bo raz by się bało, że będą bardzo łatwo rozpoznani, a dwa by się bało, bo po prostu jak będę wyglądać i by się spinało samym tym. Więc ten podcast jest dla mnie takim idealnym kompromisem na te tematy. I moim, jak wspomniałeś o tym, to jakby to nie jest cel ten podcast, że to jest podcast erotyczny na przykład. On nie ma nikogo podniecać, ale ma po prostu pokazywać, że o seksie da się rozmawiać w taki sposób, taki bez spiny, bez tabu, bez takiego jakiegoś poważnego tonu i nie trzeba mówić na przykład, że tamte miejsca, ale można po prostu powiedzieć cipka, penis i to jest zupełnie spoko, więc jakby z jednej strony on jest czasem zabawny i jest taki na luzie, ale uważam, że jakby takim moim celem jest też jakaś pewna edukacja, rozmawianie o różnych tematach, które są na przykład ciężkie albo bardzo związane z bardzo dużym tabu, na przykład seks analny, w taki sposób po prostu normalny. I dzięki temu na przykład bardzo dużo osób mi pisze, w ogóle to jest cudowne, bo ludzie do mnie piszą na Instagramie głównie, że słuchali podcastu i że w ogóle super, że potrzeba czegoś takiego, albo że się czymś zainteresowali, albo że czegoś dowiedzieli. Więc ta warstwa jakaś, w jakiś sposób edukacyjna, pomimo że ja nie jestem seksuologiem i nie gram tam takiej roli, że jestem seksuologiem i wszystko wiem, więc ta warstwa edukacyjna tam jest. Więc to tak jeszcze tyłem wstępu. Jeśli chodzi o te różne historie, to goście są różni, to są goście, na początku to byli głównie moi znajomi, których ja po prostu pytałam, czy nie chcieliby ze mną porozmawiać, a z czasem zaczynają się do mnie po prostu sami odzywać ludzie, którzy by chcieli wziąć w podcaście, bo mają coś ważnego, bliskiego dla nich do powiedzenia. I zwykle jest tak, pomimo, że moi znajomi to bardziej mnie znają i te rozmowy były wtedy też osobiście nagrywane, więc się szybciej rozluźniają, jest taka atmosfera bardziej lekka już na początku, ale zwykle jest tak, że ludzie się na początku trochę krępują i pomimo tego, że ja przed nagraniem z nimi rozmawiam, tak o jakichś o wszystkim, o niczym, żeby po prostu się rozluźnili, tak żebyśmy się troszeczkę na tą samą falę weszli, to na początku zawsze niektórzy od razu idą ostro i w ogóle opowiadają po prostu otwarcie, niektórzy są bardziej tacy skryci i nieśmiali, ale czasem zwykle po 10-15 minuty już się rozluźniają i coraz bardziej otwierają, opowiadają o tych swoich sprawach, bo też im zależy, żeby ten temat, który zwykle sami sobie wybrali, był powiedziany jak najfajniej. I to jest też druga kwestia dość specyficzna, bo na przykład często jak się kogoś zaprasza na inne, nie wiem, do innych podcastów czy na wywiady, to się mówi na przykład, mam jakiś taki temat, czy pan by mógł w tym temacie opowiedzieć. I tak mi się zdarzyło, na przykład był temat o shibari, czyli takiej sztuce wiązania, sztuce bondage. I tam wiedziałam, że ta osoba się tym zajmuje, jest ekspertem, ale bardzo często ciężko mi do kogoś napisać, na przykład napisać do kogoś, hej, słuchaj, nie chciałbyś przyjść do podcastu i porozmawiać o problemach z erekcją, bo po pierwsze nie wiem, czy ta osoba ma problemy z erekcją, a po drugie nie wiem, czy to na przykład nie jest jakiś problematyczna kwestia. Więc zwykle jest tak, że ci ludzie się zgłaszają, że chcieliby, ja pytam, jaki temat i oni proponują. Więc tak jest najczęściej. Jeśli chodzi o tematykę, to właśnie w zeszłym tygodniu nagrywałam 18, myślę, odcinek. I to był odcinek, właśnie tu wspomniałam, ten biseksualizm, panseksualizm. Były też odcinki takie właśnie o ciele, na przykład o akceptacji własnego ciała, z fotografką, która fotografuje kobiety w różnym wieku. Ona nazywa się Nie czepiać się własnego ciała, czyli w takim mocnym nurcie body positive, czyli ciało pozytywności. Były też takie odcinki, że na przykład w jednym odcinku mężczyzna, w drugim odcinku kobieta opowiadali o masturbacji i opowiadali na przykład o tym, kiedy pierwszy raz, jakie mają z tym wspomnienia, czy to się jakoś zmieniało w ciągu ich życia, na jakich najdziwniejszych miejscach to robili i jaki w ogóle mają do tego stosunek. Więc są też takie bardziej już konkretne, bym powiedziała. Ten wspomniany wcześniej seks analny to jest zdecydowanie najpopularniejszy odcinek na całym kanale, najczęściej klikany, więc chyba tutaj faktycznie jest to jakiś temat taki, który ludzi bardzo ciekawi. I tam na przykład było bardzo super, bo była tam para, z która ten mężczyzna jest osobą biseksualną, więc nie tylko, że oni opowiadali o swoich doświadczeniach z seksem analnym, ale też opowiadał ten chłopak o doświadczeniach na przykład z mężczyznami. A później są takie odcinki, na przykład powiedzmy miałam pierwszy odcinek o BDSM, to było wprowadzenie do BDSM, gdzie w ogóle rozmawialiśmy o tym, co to w ogóle jest, jak się do tego zabrać, na co trzeba uważać, o jakichś takich kwestiach bezpieczeństwa. Więc ta tematyka jest dość szeroka. Staram się to tak mieszać, żeby było właśnie część takich bardziej soft tematów, właśnie bardziej o takich jakichś rozkminach na pewne tematy, jak to działa w społeczeństwie, etc. A część tematów jest takich właśnie bardziej konkretnych, jak mówiłam o tej masturbacji, powiedzmy, a część tematów jest dotycząca jakichś, powiedzmy, technik seksualnych, tak bym to nazwała. Więc tyle. Dobrze, oczywiście. Przerwę, jasne. Bo jeszcze wrócimy do tego, ale ja chciałem, żeby nasze gościnie nam powiedziały, co sądzą na ten temat, na ile taki podcast jest potrzebny. No, oddaję głos Agacie. Tak, przede wszystkim Zorya, ja chciałam mega podziękować za robotę w Cioci Czesi, jaką robicie, bo to jest bardzo ważne i bardzo potrzebne, czyli pomoc polskim kobietom, które doświadczyły niechcianej ciąży. To raz. Dwa, uważam, że że normalne rozmawianie o seksie, erotyce, cielesności w kraju, w którym nie ma podstawowej edukacji seksualnej, jest absolutnie konieczne. I wiadomo, to będzie miało aspekt na pewno rozrywkowy dla części osób. Część osób przyjdzie po to, żeby sobie posłuchać o, jak to nazwałeś, świństwach, chociaż ja nie za bardzo lubię to określenie, bo wydaje mi się, że właśnie powinniśmy odchodzić od tej warstwy językowej. To nie są świństwa, to są jakby normalne aspekty życia człowieka i każdy człowiek jakoś inaczej się wyraża w tej sferze seksualnej, więc nie fajnie to oceniać w ten sposób. Ale uważam, że to ma przede wszystkim aspekt właśnie edukacyjny i sama jeszcze nie słuchałam, natomiast jutro na spacerze z moją pociechą, która jeździ naokoło Warszawy, na pewno odpalę ten podcast i posłucham, bo zbyt mało jest wciąż treści, które w sposób bez nadęcia, bez niepotrzebnej ekscytacji opowiadają o tej sferze, która jest jedną z najważniejszych sfer w życiu dorosłego człowieka, nie tylko dorosłego. Dobrze, to tu się wtrącę z małym sprostowaniem. Znaczy, sprostowanie nie jest takie, że ty nie miałaś racji, tylko w ramach Resetu Obywatelskiego grupa Ponton prowadzi tutaj coś w rodzaju edukacji seksualnej. W związku z czym w niedzielę, jeśli państwo chcą posłuchać o różnych aspektach naszego życia intymnego, to tam jest mnóstwo ciekawych rzeczy, których można się dowiedzieć. Tak przy okazji, żeby nie było wątpliwości, że to ja raczej wchodzę do ogródka moich młodszych koleżanek, ale uważam, że mam prawo, no bo nie bądźmy, jakby to powiedzieć, ageistami. No, ja też jestem jeszcze w takim wieku, że mnie to interesuje, a też w tej sprawie zrobiłem sporo, bo i napisałem książkę i zrobiłem kilka filmów. Sekundę. Ja bym chciał teraz jeszcze na momencik, żeby Madame de Minou coś powiedziała, bo się uśmiecha tajemniczo, więc myślę, że ona na pewno nam powie coś, co nas zaskoczy. Słuchamy cię, Minou. Dziękuję za głos, bo widzę, że już tematy się zmieniają, a jeszcze nie zdążyłam nic powiedzieć. Mam tylko pytanie do Zori. Zoria, czy to jest podcast plus 18, czy nie? No, nie ma tam, to jest na Spotify'u, więc generalnie kto słucha, ten słucha. Ale jest przeznaczony dla osób dorosłych. Okej, no dobra, bo tutaj Agata powiedziała faktycznie, że nie mamy za dużo źródeł, tak naprawdę pamiętam sama, jak ja byłam nastolatką, no to jakieś tam pierwsze kontakty w ogóle z erotyką, nawet nie w zakresie, że sama miałabym to robić, bo wiadomo, jak się dorasta, to dzieciaki szukają treści, tak, a jak szukasz treści, no to wiadomo, gdzie trafiasz, a jak wiadomo, gdzie trafiasz, to wiadomo, co ci się w głowie układa i to jest, no... No, powiedzmy sobie szczerze, że nie buduje to dobrych wzorców, ani ciała, ani relacji, tak? Kiedy, nie wiem, 5 panów, 1 pani i to nagle ma być fajna miłość, nie? No trochę nie bardzo. Więc też ci mega dziękuję, Zorya, bo to jest super robota. My tego nie mamy w szkołach i ja jestem czasem zszokowana, na jakie pomysły dzieciaki wpadają, czy dzieciaki, no dzieciaki, no 13-17 lat, kiedy... Rodzice nie chcą rozmawiać, bo nie potrafią, sami nie mają wiedzy, sami nie czują się pewnie w tych tematach, no to dzieciaki szukają informacji w sieci i mają dwie drogi, albo porno, albo skrajnie pretensjonalne teksty w stylu na jakichś pudelkach, paniach domu czy podobnych rzeczach, gdzie erotyka jest podejmowana na tak mega przaśnym poziomie, taka zbędna egzaltacja. Zasłonij oczy i cieszcie się intymnością. Ja to po prostu czytam zawsze takim tonem i tak myślę, Jezu, te dzieciaki nie wiedzą, co znaczy intymność. Zacznijmy od podstaw może. Rób robotę dalej, Zorya, bo to jest potrzebne. Mhm. Bardzo Ci dziękuję, Minou. Jeszcze Agata chciała coś dodać, czy wracamy do... Nie, ja chciałam tylko powiedzieć, że broń Boże, nie chciałam Cię wykluczyć z tematu, tylko zaznaczyć, że to słowo świństwa jest po prostu, żebyśmy go nie używali, bo też jakoś tam negatywnie cechuje temat. To tyle. Zdecydowanie masz rację. Dobra, wracamy do Zoryi. To teraz spróbuj nam przypomnieć, znaczy sobie przypomnieć, a nam powiedzieć, jakie były takie kawałki, czy jakieś takie zdarzenia, które Cię zaskoczyły. Bo to może najpierw ja Cię ośmielę, tak? Ciebie nie trzeba ośmielać, ale tak jakby dam przykład, żeby było wiadomo, o co chodzi. Otóż ja dawno temu, to było gdzieś pod koniec lat 90., czyli 20 parę lat temu, robiłem film, który się ekranowo potem nazywał Pani od seksu. Ale to nie było, że było jasne od pani pracującej seksualnie, tylko to było o edukatorce. To był film, którego celem było pokazanie, jak wygląda przygotowanie do pracy nauczycielek, które potem w szkole prowadzą przedmiot pod tytułem Przygotowanie do życia w rodzinie, czy coś takiego, prawda? To tam się różnie nazywa, ale wiadomo, o co chodzi. I w tym filmie, który realizowałem, pokazując taki kurs na Uniwersytecie Warszawskim, to były takie podyplomowe studia, i na tych studiach było strasznie nudno, to od razu mówię, znaczy nudno w tym sensie, że tam była niezbędna wiedza. Tam była wiedza o anatomii, fizjologii, chorobach, różnych takich sprawach, które są niezbędne, żeby nauczycielka wiedziała, jak się w razie czego odnieść do jakiegoś tam problemu. Mnóstwo takiej wiedzy właśnie medyczno-biologiczno- seksualnej, tak można chyba powiedzieć, ale ujmowanej w taki sposób, że no, trudno to nawet nazwać znaczy na pewno nie można nazwać tego podniecającym, ale trudno nazwać to nawet ekscytującym. No po prostu normalna taka wiedza. No. I jedna rzecz tam była ciekawa z punktu widzenia filmowego, bo to w ogóle było bardzo potrzebne. Ja nie mówię, że to było nudne jakby w ogóle, tylko nudne do filmu. Więc jedna rzecz była filmowo atrakcyjna, mianowicie taki kurs dla osób, które się uczyły tego przedmiotu, prowadzenia tego przedmiotu, kurs badający ich zdolność psychiczną ich umiejętność znalezienia się w trudnej sytuacji, takiej krępującej, kiedy na przykład taki nastoletni uczeń przyjdzie do nauczycielki i zacznie, używając języka takiego troszkę rynsztokowego, opowiadać o swojej masturbacji. Tak? No chodziło o to, żeby taka nauczycielka wtedy się nie spłoniła albo nie obrzuciła go jakimiś takimi nieprzyjemnymi komentarzami, tylko normalnie z nim pogadała, że masturbacja jest normalna, że to trzeba robić jakoś tak bardziej prywatnie, no bo nie należy się z tym wychylać, ale też nie należy za bardzo się tym przejmować, bo to taki jest okres dojrzewania i wtedy bardzo często właśnie chłopcy, zresztą dziewczynki także to robią i tyle. Tak? No tak w wielkim uproszczeniu mówię oczywiście. Edukatorki pewnie by mnie poprawiły, ale no ja nie jestem edukatorem. I te panie były poddawane, bo dlaczego panie? Ja tam byłem jedyną osobą, ja zostałem do tego kursu jakby zachęcony. Taki był warunek, że ja potem mogę to sfilmować pod warunkiem, że ja przejdę sam to szkolenie, żeby sprawdzić, jak ja będę się zachowywał i jak ja odczuwam te ćwiczenia. I były różne ćwiczenia. Tam na przykład w gromadzie opowiadało się o swoim pierwszym razie. Z tym, że żeby to nie było tak od razu, że tak powiem, na oceanie czy na morzu, to najpierw to się robiło w dwójkach, potem w trójkach, potem w czwórkach i tak dalej, co bardzo ułatwia te sprawy. I w pewnym momencie okazało się, że ci ludzie fajnie opowiadają, te kobiety, bo to w większości kobiety, było tylko dwóch panów i tam, nie wiem, 15 pań. Jakoś to wszystko szło i doszło właśnie do tego, że jeden z tych dwóch mężczyzn, trzech, bo ja byłem trzeci, zaczął opowiadać, że on nie miał jeszcze pierwszego razu. I to był chłopak, który dobiegał 30, przystojny, bystry, to nie był jakiś człowiek, powiedziałbym, który nie mógłby znaleźć sobie partnerki, tylko się okazało, że to jest osoba religijna, wierząca i taka, która chce dotrzymać tych wszystkich zasad, w związku z czym on ze swoją narzeczoną naczytał się stosownych broszur, książek, przygotowywał się do tego teoretycznie. Te wszystkie nauczycielki strasznie chichotały, jak on o tym opowiadał i one w ogóle były kompletnie jakoś tym oszołomione. Zresztą my też, myśmy to filmowali i no, jak się filmuje, to trzeba się skupić, że tak powiem, na pracy, a nie na tym, żeby się zastanawiać właściwie, o co chodzi. Natomiast one rzeczywiście reagowały tak, jakby no, zobaczyły coś niesłychanego zupełnie. No, a facet był normalny, no, znaczy po prostu był młodym człowiekiem, który miał takie przekonania i tyle. Ale to było bardzo zaskakujące i potem ja widziałem tylko wśród tych nauczycielek takie zafascynowanie tym młodym człowiekiem. Tak? Znaczy one wszystkie jakoś tak jak wokół niego chodziły, jakby chciały sprawdzić, czy on rzeczywiście mówi prawdę. No, to przytaczam tę anegdotę, nie jest może specjalnie taka, jakby to powiedzieć, pieprzna czy pikantna, ale jakby pokazuje, że zaskoczenia mogą być różne, tak? Że niekoniecznie musi to pójść w kierunku jakiejś szalonej orgii czy czegoś takiego, że może to być po prostu zupełnie niespodziewana informacja o też ludzkim zachowaniu. No nie ma co się śmiać, bo są ludzie, którzy mają potrzeby seksualne, są tacy, którzy nie mają, są ludzie aseksualni i jakby wszyscy mają prawo żyć, także tutaj jak gdyby wyśmiewanie się z tego, czy krytykowanie byłoby bez sensu. To na tym kursie też się człowiek tego uczy, że wszelkie postawy człowieka pod warunkiem, że one nie krzywdzą innego człowieka, są ok. Dobra, to tyle mojego wymądrzania się. To teraz Zorya, powiedz nam właśnie, czy tobie się coś takiego przydarzyło, co cię zaskoczyło? No, myślę, że pewnie powinnam powiedzieć teraz jakąś fajną historię, żebyśmy mieli fajnego live'a tutaj i żeby się dobrze wpisało anegdotę, ale tak szczerze nie mogę sobie niczego przypomnieć takiego, bo ja nie wiem, ja mam coś w sobie takiego, że ja mam taką mega pełną otwartość w sobie i mam bardzo małą taką potrzebę oceniania świata i ludzi wokół mnie. Na takiej zasadzie, że mnie bardziej to wszystko interesuje i fascynuje i bardziej słyszę jakąś historię i wolę zadać pytanie, ale dlaczego tak masz, albo jakby, może to nie jest dobry przykład, ale na przykład jak to miałeś, a jak to się rozwijało i poznać tą historię, więc jakby nie zaskakuje mnie, bo myślę, że mam bardzo szerokie jakby wyobrażenia, co się może zdarzyć, powiedzmy, jakie historie mogą tam być. I mam też sporo różnych swoich doświadczeń, o których rozmawiam właśnie w tym podcaście dość otwarcie, więc nie mam takich rzeczy. Dla mnie jakby nie wiem, naprawdę nic mi nie zaskakuje. Jedyne, co mnie właśnie najbardziej zaskakuje, to jest właśnie ludzie, którzy potrzebują w jakiś sposób oceniać i mówić, że coś jest normalne, a coś nie jest normalne. I ty mnie to trochę wyjąłeś z ust, bo o tym myślałam, że dla mnie ta granica jest tam, kiedy zaczynamy krzywdzić drugiego człowieka. Ale że ktoś na przykład, nie wiem, lubi w czasie seksu wąchać jakieś stare skarpetki, okej, w porządku, czemu nie? Ktoś, nie wiem, jest aseksualny i w ogóle go seks nie interesuje, okej, spoko. Ktoś lubi mieć seks, nie wiem, z 10 osobami, okej, jeżeli wszyscy się zgodzą na to i nie mają z tym problemu, to jest okej. Więc myślę, że... No nie, jak jest pandemia, to nie jest okej. Wiesz, robili to tam w Brukseli, był ten węgierski polityk i problem nie polegał na tym, że to była gejowska orgia, tylko że to była orgia w czasie, kiedy powinno się spotykać więcej niż 5 osób. Więc bądźmy tolerancyjni, ale w pewnych granicach, prawda? Tak, i badajmy się zdecydowanie i wiadomo, że bezpieczeństwo jest ważne i bezpieczeństwo takie, żebyśmy, nie wiem, byli zdrowi, nie mieli żadnych chorób wenerycznych, które będziemy dalej posyłać, HIV i tak dalej, ani COVID-u, więc to zdecydowanie tak. Ale że ktoś na przykład lubi ostrze, jak ktoś lubi mniej ostrzej, to jest okej. Więc właśnie o to chodzi, żeby rozmawiać o takich rzeczach, które mogą się wydawać, że dla niektórych są mega dziwne, ale tak naprawdę dotyczą sporo osób. Na przykład często się przewija, ten podcast też jest, myślę, że staram się być jak najbardziej inkluzywna, żeby nikt się nie czuł jakby wykluczany i staram się zdecydowanie do tego podchodzić też tak w taki sposób feministyczny, żeby też nie patrzeć na kobiety, że kobiety, u mnie nie ma coś takiego, że ktoś ma jakoś tak robić, że nie wiem, kobieta ma mieć mało partnerów, a mężczyzna spoko jak ma dużo, nie? I na przykład rozmawiamy też o tych stereotypach. Był taki odcinek zresztą. Znaczy kobieta może mieć partnerki chyba też, czy nie? Bo tak powiedziałaś partnerów. A to też, no tak, oczywiście. Staramy się być otwarci, ale... a nawet akceptujemy, oczywiście, co jest oczywiste, ludzi niebinarnych i tam już jakby w ogóle nie ma podziału na płcie, prawda? To jest skrót myślowy, nie? Totalnie. No, tak. Więc był taki odcinek na przykład z Pani na zawołanie, gdzie specjalnie zaprosiłam kobietę, która opowiadała o swoich bardzo licznych przygodach seksualnych, z którym się umawiała z osobami z Tindera. Oczywiście, tak jak mówiłeś wcześniej, tam nie ma, my nie opowiadamy o szczegółach, co tam robili, to w ogóle nie jest o tym podcast, więc to nie jest tak, że ona opowiada, a potem zrobiliśmy to, a potem zrobiliśmy to. To uwaga dla tych, którzy by się czuli rozczarowani, że tam tych szczegółów nie ma, to nie słuchajcie tego. Nie ma, niestety. Chyba że na przykład rozmawiamy o jakiejś praktyce, no to wtedy nie wiem, na przykład czy robić lewatywę przed seksem analnym, czy nie. Ale wracając do tego, był taki dzień z Pani na zawołanie i specjalnie zaprosiłam kobietę i był też tam taki temat. Na przykład w społeczeństwie jest taki problem, że mówimy, że kobieta na przykład jak ma za mało partnerów, to jest cnotka, dymka, powiedzmy, nie wiem, czy to można brzydko mówić, u mnie można, albo jest jakaś oziębła, a jak ma dużo partnerów, to z kolei jest puszczalska i tak dalej, i tak dalej. Tylko pytanie, to ile to jest za mało, ile to jest za dużo. I tak naprawdę rozmawiamy też o takich różnych kliszach w społeczeństwie i tak naprawdę żadna kobieta nie wie, jaka jest ta prawidłowa liczba, bo takiej nie ma, ale zawsze jest albo za dużo, albo za mało. Albo taka rzecz, która się też często przewija u nas, to jest taki stereotyp i taka myśl, która na przykład bardzo często też z popkultury, w filmach to jest bardzo często się pojawia, jeśli chodzi o orgazm kobiety. Ponieważ większość kobiet nie dochodzi w ten sposób, że się ją stymuluje penetracją. Większość kobiet, tam 70-80% zwykle nie dochodzi w ten sposób. Tylko trzeba na przykład stymulować łechtaczkę. Ale na przykład w każdym filmie, w zasadzie, który się zobaczy, jest tak, że jest scena seksu, mężczyzna wchodzi w tą kobietę i ona od razu już po prostu dochodzi po, nie mówię, że nawet już po tej 15 sekundach, ale w ten sposób. I to jest taki bardzo mylna klisza, z którą też ja trochę w jakiś sposób staram się walczyć, mówić, że tak wcale nie jest, bo dzięki temu może ktoś sobie zapamięta i na przykład dzięki temu jakaś kobieta będzie miała większą satysfakcję seksualną. Więc tak. A taki trzeci temat na pewno komunikacja. Mhm. Dobrze, Zorya, jeszcze będziemy do tego wracali, ale chcę oddać na chwilę głos Minou, bo tutaj pokazała trójkę. Nie wiem, czy chodziło o to, że trójkąty są lepsze niż pary, czy o co, to powiedz. Nie, no Zorya mówiła o tym, że nie wiadomo, jaka jest ta liczba, tak? Że za mało, cnotka niewydymka albo puszczalska, jak za dużo. Otóż prawidłowa odpowiedź to 3. Podobno zawsze jak się chodzi na randki i się poznaje nowego mężczyznę i on cię pyta, bo to jest oczywiście bardzo ważna kwestia, tak? Pyta, ilu miałaś partnerów, to zawsze trzeba mówić, że 3, to wtedy jest okej. Tak nie wiem, tak słyszałam, tak czytałam. A Agata, jakie jest twoje zdanie w tej sprawie? Tak jak jaka z dziećmi. Jest właściwa ilość partnerów? Partnerami tak jak z dziećmi, że jest zawsze albo za dużo, albo za mało. Ale to jest chyba tak w ogóle z kobietą w Polsce, że jest albo za dużo, albo za mało. Nigdy nie jest okej, więc ja myślę, że daj kobieta i wstaw cokolwiek i jakby pasuje do, jak ulał, więc no niestety. Jasne, to ja wam przytoczę tylko taką anegdotę, pewne spostrzeżenie co do ilości partnerów. Gdzieś w badaniach, które poznałem, bo ja się z seksuologami, że tak powiem, musiałem spotykać w celach zawodowych, robiąc te filmy. Robiłem film ten, o którym wspomniałem, robiłem film o Michalinie Wisłockiej i parę innych. I okazuje się, że kobiety zwykle zaniżają ilość partnerów, których mieli, a mężczyźni zawyżają. To jest bardzo ciekawe, prawda? Zorya, chciałaś tutaj potwierdzić czy zaprzeczyć? Nie, ja chciałam powiedzieć, że ja wiem, jaka jest prawidłowa ilość partnerów seksualnych dla kobiety i partnerek i to jest tyle partnerów i partnerek, ile ktoś chce mieć i kropka. I wydaje się, że to jest najlepsza odpowiedź. Dobra, Krzysztofie, jedziemy z następnym kawałkiem, który nam przygotowała Zorya. Jest to też fragment jej, z tych bardziej przyzwoitych, to od razu mówię, bo tutaj Krzysztof nam troszkę ocenzurował. Z 5 kawałków możemy puścić 2, to jest ten drugi pod tytułem Sex Shop. Ciekawa bym była, co myślą twoi na przykład rodzice czy rodzina o tym, że pracujesz w seksshopie? Jaki miałeś feedback na początku? Znaczy, ja im powiedziałam w sumie od razu, że ja idę na rozmowę rekrutacyjną. To w sumie zaczęli się trochę śmiać. Czy u mnie to nigdy nie był jakiś taki temat tabu, raczej to taki temat trochę do żartów, bez jakichś powiedzmy poważnych rozmów, no więc w sumie to zostało tak samo odebrane. No ja w sumie to troszkę zignorowałam, te żarty, że o mój Boże, co mój chłopak pomyśli teraz i w ogóle co tam znajomi i w ogóle, ale śmiesznie, sex shop, dilda, wibratory, no. Niesamowite. Ja myślę, że to piękna praca, naprawdę. No to jest fantastyczna misja praca. Prawie. Tak, to jest, ja tu jestem od anatomii, jestem seksuologiem, psychologiem, sprzedawcą i w ogóle wszystkim. No i wiesz, pomagasz w znajdywaniu przyjemności. No, to był kolejny kawałek wyjęty z podcastu Zoryi Blue na temat pracy w sex shopie. I teraz tak, padła tam kategoria, padł tam wyraz, no kilka wyrazów było, ale najważniejszy mi się wydaje w tym kontekście jest wyraz wstyd. To znaczy, czy chodzenie do seks shopu, praca w seks shopie, mówienie o seks shopie może być czymś, co nas zawstydzi. I tutaj na chwilę chcę wam powiedzieć o takim moim doświadczeniu. Kiedyś robiłem próbne zdjęcia do filmu. Jak się robi próbne zdjęcia, to się sprawdza, czy aktor, aktorka będzie dobry do tej roli. I są 2 sposoby. Można je zresztą łączyć, ja zwykle je łączyłem. To był film fabularny, który się potem nazywał Musisz żyć, polecam, można go do dzisiaj obejrzeć na vod.pl. I tam potrzebowałem aktorkę do roli. I no, chciałem sprawdzić, jak ta aktorka będzie się w takich różnych ekstremalnych sytuacjach zachowywała, to znaczy, że nie tylko jak będzie odtwarzała te napisane dialogi i te takie stany psychiczne, to się daje zadania aktorskie, ale też jak ona takim swoim wnętrzem może, że tak powiem, zadziałać, bo w filmie to jednak nie tylko jest technika, ale także pewnego rodzaju taka prawda, która jest w oczach, w ruchach, i tak dalej, co w teatrze można bardziej udać, w filmie to się pokazuje. I między innymi ci aktorzy i aktorki, bo tam też próbowaliśmy chłopaków do roli chłopaka, mieli powiedzieć o czymś, co ich w życiu zawstydziło. Otóż i nic więcej, to pytanie było takie, proszę opowiedzieć, co pana, panią zawstydziło. I większość tych opowieści była o charakterze erotycznym czy seksualnym. Dotyczyła jakichś tych właśnie intymności, przy czym jak się przeczyta definicję wstydu, to jest to emocja wywołująca zespół fizjologicznych reakcji organizmu, na przykład rumieniec, możliwych do przewidzenia, ale one mogą mieć różne podłoże. Mogą mieć podłoże seksualne, ale mogą mieć podłoże inne. Może to być na przykład niskie poczucie własnej wartości, że coś, czegoś się nie umie zrobić, albo zrobi się coś niewłaściwego, nie wiem, ukradnie na przykład, tak? Czy zrobi się komuś przykrość i potem się tego wstydzimy. Więc jakby wstyd może być wywołany przez różne rzeczy, ale w Polsce bardzo często wstyd właśnie się i tym ludziom, tym młodym ludziom kojarzył i Karolowi Wojtyle, późniejszemu papieżowi, ja zacytuję kawałek z jego pracy. Uczucie wstydu było ważnym tematem analiz personalizmu etycznego Karola Wojtyły, według którego chroni on ludzką godność osoby przed uprzedmiotowieniem. I to, co napisał Wojtyła, było oparte, czy w jakimś sensie on czerpał z kolei z księdza Franciszka Sawickiego, który popełnił w 1948 roku książkę Fenomenologia wstydliwości z problemów moralności seksualnej. Więc jest coś takiego, że w Polsce wstyd się kojarzy z seksem, z cielesnością, z fizyczną miłością. I teraz tak, przeszliśmy, że tak powiem, gładko do tego seks shopu, do którego ludzie z pewnym wstydem chodzili. Dzisiaj pewnie już jest trochę inaczej. I tutaj chciałem, żebyśmy pociągnęli za język Madame de Minou, ponieważ wiem, tutaj zdradzam pewne sekrety biografii, ale nie takie strasznie intymne, więc nie będzie chyba miała do mnie o to pretensji. Mianowicie na studiach, żeby się utrzymać, pracowała jako ekspedientka w seksshopie. Zresztą nie wiem, czy Zorya też nie miała takiego doświadczenia, w razie czego to proszę mi tutaj pomóc. Nie. No dobra, to teraz Madame de Minou nam opowie, jak to było, dlaczego ty w ogóle zaczęłaś pracować w tym seksshopie, ja już trochę podpowiedziałem, i czy rzeczywiście tam było to takie poczucie wstydu w tobie, w klientach, czy w ogóle wokół tego? To może najpierw sprostujemy. Ekspedientka to jest w Biedronce i w Żabce. Ja byłam sprzedawcą, byłam bardzo dobrym sprzedawcą, takim naprawdę sprzedawcą z prawdziwego zdarzenia, który nie tylko potrafił zrobić bardzo dobry utarg, ale potrafił sprawić, że klient wróci, bo klient ufa, bo klient wie, że jestem odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu i po prostu dobrze doradzam, rozmawiając z ludźmi. I tutaj w sumie trochę jak Zorya opowiadała o swoich znajomych, z którymi ona rozmawiała o sprawach intymności, o sprawach cielesności, trochę im tak zagląda pod kołdrę, no to siłą rzeczy ja też musiałam zaglądać pod kołdrę ludziom, którzy przychodzili i mówili, albo jest problem, albo chcemy, żeby było coś fajniej, albo chcielibyśmy zrobić tak, ale nie bardzo wiemy, jak się za to zabrać. I ja pracowałam w tej branży przez 6 lat i pracowałam w dosyć ekskluzywnych miejscach. To nie były takie, wiecie, budy zabite dychami, jakie mogły pamiętać na przykład lata 90., 80., no 80 to nie, ale 90. Od tego czasu już się sporo jednak zmieniło na rynku i szczerze mówiąc, to klienci tak naprawdę to był cały przekrój wiekowy, od 18 roku do 80 roku życia. I to byli ludzie w każdym momencie życia, w różnych stopniach relacji. Były małżeństwa, byli ludzie, którzy uprawiają na przykład swinging, poliamorię, byli ludzie homoheteroseksualni, byli dosłownie wszystko. Wszystko, co sobie wymyślisz, to zawsze ktoś taki się na pewno tam znalazł. Oczywiście najwięcej było osób, że tak powiem, normatywnych seksualnie, były to zazwyczaj pary, ale były też singielki, byli też single i tak naprawdę tego wstydu, szczerze mówiąc, to ja tam prawie w ogóle nie czułam, ani ze strony klienta, ani od siebie. A jak się tam znalazłam, to można powiedzieć, że trochę przez przypadek, a chyba trochę przez przeznaczenie, bo zawsze dosłownie od dziecka byłam zafascynowana tematem bielizny. Jak obejrzałam po raz pierwszy Przyminął z wiatrem, miałam wtedy może z 10 lat, to mi utkwiła w głowie tylko jedna scena. Oczywiście nic nie rozumiałam z tego filmu, ale jedna scena mi utkwiła, jak służąca ściska tę Scarlett, ściska jej jeszcze mocniej, tutaj talię robimy, nic nie będę jadła. I pamiętam ten gorset i te falbanki, mówię, no nie, o nie, to jest coś, gdzie ja muszę żyć, to ja po prostu, to jest mój temat i ja to muszę. No i ta bielizna tak mi się jakoś przewijała. i na studiach szukałam faktycznie pracy dorywczej i miałam wątpliwości, czy na zaoczne, czy pracować w tygodniu, czy w weekendy, to już nieistotne, ale szukałam pracy w sklepie z bielizną. W sprzedaży doświadczenie już miałam jakieś wcześniej, jakieś tam babskie pierdoły, ale wysyłałam CV do sklepu z bielizną. Wiecie, jak się wysyła CV? Otwierasz sobie Gumtree, czy tam jakieś inne pracuj.pl, 20 zakładek i tylko wszędzie wyślij. No i gdzieś mi się udało przewinąć zupełnie przez przypadek, że to nie był sklep z bielizną, typu jakiś tam Intimissim i Triumph czy coś innego, tylko z bielizną erotyczną i artykułami dla dorosłych, coś tam. Tego nie doczytałam, no bo po co pewnie. No i dzwoni do mnie pani, mówi zapraszam na rozmowę, no to fajnie, rozmowa, idę na rozmowę i to był sklep, który się miał dopiero otwierać. Przychodzę na podany adres, drzwi otwarte, ciepło było, pamiętam jakiś maj czy coś. I widzę, pierwsze co mi się rzuciło w oczy, to było taki polski hydraulik, nie? Te spodnie, takie do pół pupy. To ja to właśnie zobaczyłam i taki pan wkręcał jakieś półki, przykręcał, tak patrzę i o, to będzie mój sklep. Tylko że jakaś taka podłoga zbyt czerwona, te ściany zbyt czarne, jakoś tak ogólnie zbyt seksownie tu jest. Tak mniej romantycznie, a coś zbyt seksownie. No i wyszło potem szydło z worka, że to raczej nie jest sklep z bielizną, tylko sklep z bielizną erotyczną i artykułami dla dorosłych, a że szczerze mówiąc nie miałam później większych, lepszych alternatyw. Szkolenie było płatne, pensja jako taka. Dobra, spróbuję, czemu nie, może się czegoś dowiem, może to będzie coś ciekawego, coś nowego, może sama spróbuję czegoś nowego. Miałam wtedy 19 lat, ja byłam bardzo młoda i szczerze mówiąc ja nie miałam praktycznie żadnego doświadczenia. Jakie możesz mieć doświadczenie, jak masz 19 lat? No ale na szczęście internet stoi otworem i posiadając umiejętność odpowiedniego filtrowania źródeł wiedzy, mogłam się parę rzeczy nauczyć. Właśnie tak jak w tym fragmencie podcastu Zori słyszeliśmy, anatomia, psychologia, jakieś tam podstawy seksuologii. Oczywiście ja tam nie udzielałam porad seksuologicznych, bo też seksuologiem nie jestem. Ja tylko znałam, wiedziałam, jakie zabawki się czym różnią, jakie są dla kogo, jak lubisz to jaki materiał, jaki kształt, jak masz taką budowę, jakąś, nie wiem, patologię anatomiczna, to jaki sprzęt będzie Ci pomagał. Więc tam był naprawdę ogrom wiedzy i no tak wyszło, że spędziłam w tej branży później 6 lat. Fajnie było. Dobrze, Agato, powiedz mi, ty jako dziennikarka pisząca o różnych sprawach, poruszająca różne tematy, czy kiedyś miałaś taką sytuację, że opisywałaś seks shopy, czy w ogóle ten taki rynek tych usług w tym zakresie? Znaczy, nie opisywałam. Chciałam się odnieść do tego wstydu i seks shopów, o którym mówiliśmy. Bo Madame de Minou mówiła, że jakby tego wstydu nie było, nie czuła go i że klienci, którzy już byli w środku, raczej cechowali się otwartością i byli chętni, żeby rozmawiać na tematy intymne. Natomiast mówimy już o ludziach, którzy przekroczyli ten próg. A trzeba pamiętać, że niestety w Polsce wszyscy jesteśmy fantastycznymi kochankami oczywiście, nikt nie ma problemów z seksem, po prostu no, to jest raj, kobiety są szczęśliwe, mężczyźni są szczęśliwi i ktoś, kto chodzi do seks shopu, to jest jawne przyznanie się do porażki na polu seksualnym. I wydaje mi się, że ten wstyd w dużej mierze bierze się właśnie z tego, że jeżeli ktokolwiek przyuważy, nawet zupełnie obcy człowiek, kogoś, kto wchodzi do seks shopu i szuka tam czy porady, czy sprzętu, czy jakichś urozmaiceń w sypialni, jest łączony z, czy to się wiąże z jakąś niewiedzą, z tym, że jemu w sypialni nie wychodzi, że potrzebuje właśnie jakichś dziwactw, żeby wychodziło i wydaje mi się, że właśnie z tym jest problem, jeśli chodzi o seks shopy w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o moje doświadczenie dziennikarskie w kwestii gadżetów erotycznych, to mam dosyć zabawną anegdotę, bo pracowałam kiedyś w czasopiśmie o gadżetach i rzeczywiście dostałam któregoś dnia piękną paczkę pełną wibratorów, takich super wibratorów najwyższej klasy, w sensie one były bardzo ładne, wyglądały trochę jak dzieła sztuki, nie jak straszne penisy przerażające, wielkie, brzydkie i tak dalej, tylko rzeczywiście wyglądało to ekstra. Jedyne, co mnie zmroziło, to to, że agencja, która wysłała mi te sprzęty, napisała, żeby po testach je zwrócić. I ja trochę się bałam, ile te sprzęty już testów przeszły. Dlatego dosyć szybko odrzuciłam te gadżety erotyczne i więcej o nich nie pisałam, bo bałam się, że ktoś jeszcze będzie chciał mi wysłać coś, co już było wielokrotnie testowane. Więc takie moje doświadczenie z seksshopami dziennikarskie. No tak, tak. Ja pamiętam, jak ja pierwszy raz poszedłem do seksshopu. Poszedłem do seksshopu dlatego, właściwie nawet nie wiedziałem, że to jest seksshop. O, może tak. To były lata dawne jeszcze w PRL-u. Byłem w Londynie, bo to było w Anglii, i chciałem sobie kupić kasetę VHS z filmem. I kogoś zapytałem, gdzie tu mogę kupić kasetę VHS, gdzie sprzedają filmy. To mi wskazano i się okazało, że to był seksshop, czego nie wiedziałem, bo on nie był specjalnie wyróżniony. I tam też te towary nie były takie jakoś bardzo wyłożone. Nie wiem, może ten początek tego sklepu taki był jakiś bardzo, powiedziałbym, pruderyjny. I skierowano mnie na półkę z kasetami VHS, bo to był czas, kiedy jeszcze były kasety VHS. No i ja sobie zacząłem te kasety przeglądać i ku swojemu zdumieniu stwierdziłem, że wszystkie mają charakter erotyczny, czy właściwie pornograficzny, że tam nie ma normalnych filmów. No i no, nie robiłem z tego historii, no, ale w końcu nic nie kupiłem, bo szukałem tam, już nie pamiętam, Kurosawy, Coppoli, no jakichś tam wielkich twórców kina, a tam byli zupełnie inni twórcy i no po prostu to było nieporozumienie. Druga moja przygoda, też opowiem, była z filmem, właściwie nie z filmem, tylko z twórcą filmów porno, bo miałem taki pomysł, że jak w Polsce się w ogóle to wszystko otworzyło i można było różne rzeczy robić, zaczęły powstawać też filmy porno. No, poszedłem kiedyś na plan takiego filmu, szczerze mówiąc nic szczególnie ciekawego tam nie zauważyłem, poza problemem, który miał chłopak, no bo kobieta była zawsze gotowa, a ten chłopak ciągle nie był gotowy i oni ciągle czekali, aż on będzie mógł grać i tam były różne dość krępujące sytuacje, jak mu pomóc, żeby mógł grać, tak? No ale w zasadzie to była najciekawsza rzecz, która nam się zdarzyła. Reszta była banalna, tak jak na każdym normalnym planie, ekipa się nudzi, aktorzy nie gotowi i tak dalej, więc to trudno byłoby dłużej o tym opowiadać. Ale znalazłem twórcę takich filmów, który był ciekawy. Mianowicie to był taki człowiek, który pochodził z nobliwej krakowskiej rodziny, to w ogóle działo się w Krakowie, bodajże prawników. Nazwiska nie pamiętam, zresztą nie chodzi o to, żeby tutaj podawać teraz nazwisko, tylko on był bardzo sfrustrowany, ponieważ te filmy, które on robił, a właściwie scenariusze, które pisał, których nie mógł zrealizować, bo mógł zrealizować takie proste, a te bardziej finezyjne były odrzucane przez producentów, ponieważ one były jakby zbyt skomplikowane i to były skomplikowane nawet nie w sensie anegdoty, bo oni dość szybko przechodzili tam do tych czynności, które trzeba było pokazać, tylko on sobie wyobrażał, że będzie ciekawie, jak oni będą w kostiumach historycznych. I nie tylko w kostiumach historycznych z jakiejś tam epoki odległej, ale jak napisał taką opowieść o jakichś prasłowianach, to też jakiś taki język stworzył, że oni nie mówili do siebie tymi słowami takimi, które wszyscy znamy i zachęcającymi do szybkiego działania, tylko takie były słowa jak gędźba, no, takie różne jakieś pseudoprasłowiańskie wyrażenia, które określały te czynności i te różne fragmenty ludzkiego ciała, które służą do tych czynności właśnie. No i go wyrzucili z tym, że to w ogóle bez sensu, bo żaden żaden nabywca takich filmów nie jest zainteresowany prasłowiańszczyzną i językiem jakimś takim słowiańskim, wzorowanym na starocyrkiewno-słowiańskim, tylko chce, że tak powiem, że szybko to szło i tak dalej. Ma być w hotelu, ma być pensjonarka, ma być, nie wiem, nauczycielka i tyle. No to jest cała inscenizacja, cała anegdota, która tam może się znaleźć. No to tyle może takich opowieści o dawnych czasach. O, ty chciałaś coś dodać, to słucham, bo za chwilę przejdziemy do następnego wątku, ale jak chcesz coś dodać tu jeszcze, to proszę. To ja będę krótko, nie będzie o kostiumach historycznych i na pewno, że w w 2021 roku znajdzie się bardzo dużo fanów tego typu porno, ale chciałam tylko powiedzieć o tym wstydzie, od którego zaczęliśmy jakby ten blog, że powiem szczerze, ten wstyd, który jest w Polsce tak mocno wpajany, między innymi przez Kościół, dotyczący ciała i seksualności, strasznie mnie irytuje, po prostu mega mnie denerwuje. Oczywiście do pewnego momentu jest potrzebny ten wstyd, na przykład żebyśmy się wstydzili uprawiać teraz seks na głównym placu w mieście, bo też to jest nielegalne, ale generalnie... Zimno. Po pierwsze, nasze ciała są nasze, więc jakby trzeba je zaakceptować takie, jakie są, i seksualne potrzeby to są zupełnie najbardziej po prostu podstawowe potrzeby, jakie sobie można wyobrazić, nie wiem, po jedzeniu i piciu i spaniu. Pewnie okej, bez braku seksu nikt nie umrze, ale to jest naprawdę mega ważna fizjologiczna potrzeba, więc tutaj nie ma się czego wstydzić. Jakby my się wstydzimy czegoś, co jest potencjalnie złe albo jakby nieprawidłowe, a to nie jest złe, to jest wszystko jakby okej, o ile do momentu, kiedy nie krzywdzimy kogoś innego, to wszystko, co potrzebujemy w sferze seksu i własnego ciała, jest okej, więc ten wstyd, który z tym związany, mnie bardzo irytuje, i przypomniała mi się jedna historia, która mnie dość mocno zaskoczyła. To było w odcinku o seksie osób z niepełnosprawnością i tam bohaterka tej opowieści, osoba, z którą rozmawiałam, Zaniczka, opowiadała, że ona się dowiedziała na przykład o masturbacji na czasie spowiedzi, bo ona wcześniej nie słyszała nigdy o masturbacji, o seksie za bardzo, ale dowiedziała się w czasie spowiedzi, bo ksiądz ją zaczął wypytywać, czy już coś tam robiła. I to był na pewno, to mi się przypomniało, to byłam wtedy w szoku, że coś takiego jest. I myślę, że ja bardzo wiążę ten wstyd związany z ciałem właśnie z religijnością, która jest okej, i wiara jest okej, ale jakby w moim odczuciu jest to przesadzone. To jakby mówienie, że nie wiem, masturbacja nie jest okej na przykład. Albo antykoncepcja nie jest okej. Ale to już na inne debatę. Droga Zorya, z tą religijnością i seksem to różnie bywa. Bo na przykład taki Rasputin to był mnichem i był człowiekiem kościoła, no prawosławnego, ale jednak kościoła, a z drugiej strony no, cechowała go, że tak powiem, żywiołowa rozwiązłość, chyba tak można to nazwać. I były takie sekty w ogóle, w których uprawianie seksu było obowiązkiem. Były też odwrotne, na przykład skopcy to sobie obcinali genitalia, ale istniał także seks sakralny, istniały takie w różnych religiach obyczaje, jak na przykład orgie sakralne i tak dalej. Także religia nie zawsze wyklina seks. Religie zwykle mają coś wspólnego z seksem, bo to jest ważna dziedzina życia i jakoś tak bardzo emocjonalnie nas ciągająca. Natomiast nie zawsze to tak jest, że to jest, jak gdyby to powiedzieć, obłożone anatemą. Nawet powiem więcej, że ja tutaj przypominam swoje stare filmy, zrobiłem w 2011 roku, Boże, to już 10 lat, film z ojcem Ksawerym Knocem, kapucynem, i ojciec Ksawery Knoc na taki zwykły polski przekładał dzieła Jana Pawła II dotyczące seksualności. Przyznam szczerze, że za bardzo tych dzieł nie czytałem, natomiast poznałem książki właśnie Ksawerego Knoca i one były takie dosyć otwarte w tym zakresie. On tam wprost mówił, że nie ma różnicy w zasadzie pomiędzy nosem a penisem. Znaczy w tym sensie, że ani jeden kawałek ciała, ani drugi nie jest, nie wiem, ważniejszy, czy mniej ważny, czy jakiś gorszy, czy lepszy, bo to wszystko w takim religijnym ujęciu jest stworzone przez Boga, w związku z czym no nie bardzo jest możliwe, że Bóg stworzył na przykład jeden kawałek ciała dobry, a drugi zły. Bo to jakoś bez sensu, tak? Całe ciało jest potrzebne, łącznie z palcem, nosem, okiem, penisem, pochwą i tak dalej, bo jakby bez tego by to w ogóle nie działało. I podobnie seks, podobnie, że tak powiem, fizyczna miłość, którą Ksawery Knoc nawet, powiedziałbym, propagował. To znaczy, pamiętam, że on reklamował katolicki seks shop, bo problemem, z którym w ogóle małżeństwa katolickie się borykały, borykają pewnie dalej, pamiętam z tego, co wtedy się nauczyłem przy tym filmie, była za mała ilość seksu w małżeństwie, że trzeba te małżeństwa jakby do tego zachęcać, ponieważ seks jest więziotwórczy, a jak on zanika, to i ta więź troszkę wątleje, bo ona bardzo często jednak przynajmniej w pierwszym okresie, a w ogóle jednak ludzie ze sobą dość długo żyją, a jak to małżeństwo ma trwać kilkadziesiąt lat, no to w ogóle to wieki całe, no to seks jest jakby bardzo potrzebny do podtrzymywania tej więzi. I ksiądz Ksawery Knoc był wielkim zwolennikiem tego, żeby wszelkie materiały, które mogą niejako inspirować do zachowań seksualnych, były propagowane. To bardzo ciekawe, to była postawa zresztą, która go czyniła takim, powiedziałbym, z jednej strony popularnym kaznodzieją. On objeżdżał Polskę, miał takich swoich zwolenników, taką całą czeredę ludzi, którzy uważali, że to jest szalenie ciekawe, ale nie we wszystkich parafiach chcieli go przyjmować. Ja zresztą może spróbuję do Ksawerego, jestem z nim w ogóle po imieniu już od lat, zadzwonić, może on kiedyś tutaj u nas wystąpi. Ciekaw jestem, czy zmienił poglądy, czy nie, ale to było całkiem ciekawe, to było w ogóle odkrywcze dla mnie, że może być taki katolicki duchowny, który zupełnie inaczej niż to standardowo się przyjmuje, podchodzi do seksualności i tych spraw. A co do wstydu i takiego, że tak powiem, odsuwania pewnych rzeczy jako tabu, jako wstydliwe, no to na przykład Buñuel bardzo pięknie to pokazywał w jednym ze swoich filmów, że ludzie dokonują defekacji w salonie, są takie specjalny stół i tam są te miski klozetowe, sedesy, razem siedzą i tam, że tak powiem, tę czynność fizjologiczną wykonują, a jak chcą coś zjeść, to idą zamknąć się w takiej małej kabinie i wstydliwie to tam czynią. Co pokazuje, że jest to pewna konwencja tak naprawdę. I ta konwencja jest, znaczy dziecko nie ma wstydu. Dziecko do, nie wiem, drugiego, trzeciego czy czwartego roku życia to w ogóle nie ma zielonego pojęcia, że można się czegoś wstydzić. Także potem jest problem na plaży, bo to dziecko nie rozumie, dlaczego ma nosić majtki, dlaczego nie może tam pewnych rzeczy robić przy ludziach i tak dalej, skoro w domu to robi. No tak przy okazji, co bardzo wyraźnie widać, że to jest kulturowo wpojone, że to nie tylko jest religia, bo po prostu kultura nasza jest tak, że tak powiem, obarczona takim pewnym tutaj zespołem reguł. Nie wszystkie kultury są takie są, co doskonale wiemy, antropologowie opisywali, jak tam potrafili w różnych miejscach ludzie z plemion takich bardziej pierwotnych zachowywać się pod tym względem dużo bardziej dojrzale niż my. Dobrze, ale słuchajcie, ja się rozgadałem, myślę, że powinniśmy zrobić przerwę, chwilę odpocząć i przejdziemy w końcu do burleski, ale to za chwilę. Krzysztofie, prosimy o muzykę. Chodzimy do siebie i jak zawsze zdumieni, że odmienił nas czyjś dłoni dotyk. Odchodzimy bezradni poprzez zieleń swych źrenic, przez milczenie strzeliste jak gotyk. Kocham Cię nieprzytomnie, przez świtu uchylone drzwi. Chodzimy do siebie i nikt o nic nie pyta. Cisza planet nam ciała oplata. Ty się starasz uśmiechać beznadziejnie szczęśliwy, niemych wyznań unosi się zapach. sobą, na swą miłość patrzymy bezradnie. Jak złączone nadzieją, chociaż zawsze osobno, na dwóch brzegach świecące latarnie. Kocham Cię nieprzytomnie, przez świtu uchylone drzwi. Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Konrad Szołajski. To jest program NAWSPAK, który jest nadawany w ramach Resetu Obywatelskiego. I ja bym chciał powiedzieć, że dzisiaj naszym producentem jest Anka i mamy wspaniałe gościnie, mianowicie towarzyszy nam i opowiada o, najpierw opowiadała o swoim podcaście, a teraz będzie nam mówiła o burlesce, artystka burleski Zorya Blue. Druga osoba, która także jest artystką burleski, to jest Madame de Minou, a trzecia pani to jest Agata Komosa, dziennikarka, która pisała na ten temat i wie bardzo wiele o seksualności i sprawach ludzkich, które nie zawsze są publicznie poruszane. Dlatego ją dzisiaj zaprosiliśmy. I teraz tak, najpierw muszę Państwu powiedzieć, że w momencie, kiedy zacząłem zastanawiać się, co to właściwie jest burleska, a dowiedziałem się, że Zorya, to jest zresztą pseudonim, ja znam ją po imieniu, ale jest taka konwencja wśród performerek burleski, że się do nich zwraca przy pomocy tych pseudonimów. Więc kiedy poznałem Zoryę w zupełnie innych okolicznościach, i dowiedziałem się, że jest artystką burleski, no to zaczęło mnie to interesować. No i pierwsze, co mi się skojarzyło z burleską, to Charlie Chaplin. I w zasadzie nawet myślałem, czy tutaj nie pokazać Państwu jakiegoś klipu z Charlie Chaplinem, ale doszedłem do wniosku, że to w ogóle już się zrobi taka encyklopedia, to za mało mamy czasu, żeby aż tak daleko sięgać. W każdym bądź razie to, co kiedyś było uważane za burleskę, to były właśnie takie artystyczne występy. Za chwilę zresztą panie, które uprawiają ten gatunek, to mnie poprawią i podadzą swoją definicję, ja mówię o takich intuicyjnych, pierwszych moich skojarzeniach. Drugie skojarzenie, które miałem, to z aktualną polityką w Polsce. Kiedy ja słyszę, że szef największego państwowego przedsiębiorstwa cierpi na zespół Touretta, ponieważ podsłuchano go w jakichś tam okolicznościach, gdzie ciągle rzucał mięsem i to ma być wytłumaczenie, które ma z kolei, zdaje się, przykryć to, że ma inną skłonność gromadzenia ogromnej ilości nieruchomości, w których posiadanie, zdaje się, wchodzi w sposób trochę niekonwencjonalny, to ja mam wrażenie, że mamy do czynienia nie tyle z taką poważną, tylko z burleską właśnie, że to też jest forma taka kabaretowo-rozrywkowa i że nam się daje do wierzenia pewne takie jakieś opowieści jak o krasnoludkach, prawda? I że w zasadzie trudno do tego poważnie podchodzić i że to też jest właściwie burleska. Ale w takim nieco węższym rozumieniu, tym artystycznym i niekoniecznie związanym z twórczością Czeplina i jego kolegów z pierwszej fazy kina niemego. Zresztą to w ogóle sięga jeszcze, zdaje się, XIV wieku, tradycji teatru w Anglii i tak dalej. Ale w tym węższym sensie to są występy osób, które robią coś fajnego na scenie, używają swojego ciała, trochę je obnażając, ale nie w taki sposób jakby erotyczny sensu stricto. No bo to wiadomo, że striptease, że jakiś tam taniec go-go i tak dalej. Jest też taka definicja burleski, czy w zasadzie odróżnienie burleski jako pewnej formy sztuki od striptizu, takie, że ubiór striptizerki można zmieścić, że tak powiem, w jednej dłoni, a ubiór performerki tej burleskowej, no to w kilku walizkach. I że to jest w zasadzie coś odwrotnego. Nie polega to na rozbieraniu, tylko jakby ubieraniu. Coś tak jak w operetce Gombrowicza, gdzie ten bohater tam zajmował się kupowaniem coraz to nowych strojów i pewnie Gombrowicz był inspirowany w zasadzie tradycją burleski, która gdzieś tam w tym kształcie wywodzi się chyba ze Stanów Zjednoczonych z lat 20. No ale już się nie wymądrzam, bo panie wiedzą na ten temat stokroć więcej ode mnie, dlatego pozwoliłem sobie zaprosić tutaj. Która z pań pierwsza nam opowie, co to jest burleska, tak żebyśmy zdefiniowali, o czym mówimy. Ja mogę. Dobrze, to prosimy tutaj najpierw dziennikarkę, to tak bardziej obiektywnie. Mimo że nie jestem performerką, to tak, na pewno to, co łączy Daniela Obajtka z burleską, to przesada. To tak mogę podsumować to, o czym mówiliśmy. A ja użyłem nazwiska Daniel Obajtek? Nie, ja mówiłem o takiej osobie. No tak, no tak, ta osoba i burleska to przesada. Myślę, że warto wrócić do tych korzeni, dlatego że to fajnie pokaże, czym się burleska stała i dlaczego taka się stała, bo rzeczywiście ona w XVI wieku była takimi bardzo przaśnymi, śmiesznymi scenkami. Co ważne, burlesko w ogóle znaczy żart, kpina po włosku i taka jest etymologia tego słowa, w związku z czym burleska korzeniami rzeczywiście sięga tego, co jest śmieszne. No to nasza polityka doskonale pasuje do tego. Tak. Tak jest. W XIX wieku w Anglii były takie przedstawienia, gdzie właśnie były śmieszne panie, bardzo przaśne, które się trochę rozbierały, trochę się przewracały, trochę pokazały pośladka, ale jednocześnie to nie za bardzo było seksualne. Z czasem z Francji, z kabaretów, przyszła ta moda na to, żeby się jednak prezentować bardziej elegancko, żeby włączyć do tego element muzyczny i żeby włączyć do tego element striptizu. Natomiast te performerki, o których wspominałeś ze Stanów, to między innymi słynna Josephine Baker, która była jedną z pierwszych takich tancerek burleskowych, a to wszystko wyrosło na kanwie właśnie tych tryptyków XIX-wiecznych, angielskich, wymieszanych z francuskim kabaretem. Ja burleski nie tańczę, nie jestem performerką. To... A nawet w domu dla męża tego nie robisz czasem, nie? Nie wiem, czy to można nazwać burleską, bo burleska jest czymś, co wymaga ogromnej oprawy i nie wiem, czy dziewczyny się ze mną zgodzicie, także ogromnych nakładów finansowych. Więc mam nadzieję, że nie nastąpi w moim małżeństwie taki moment, że będę musiała bardzo dużo nakładów finansowych włożyć, żeby mąż był zadowolony, więc mam nadzieję, że nie tańczę burleski. Natomiast to jest rzeczywiście bardzo zaawansowana sztuka, która wymaga dużego zmysłu estetycznego, dużego zmysłu świadomego ruchu i umiejętności prezentowania siebie. Co jest bardzo fajne i co mi się bardzo podoba w burlesce, bo to też w naszych rozmowach przed programem zaznaczałeś, że będziemy się zastanawiali, czy burleska jest striptizem, w jaki sposób ona jest erotyczna, w jaki sposób jest seksualna, czy w ogóle można ją nazwać pracą seksualną, czy nie jest pracą seksualną. Wydaje mi się, że absolutnie nie jest, że jest zdecydowanie sztuką i to, co w burlesce najbardziej mnie uwodzi jako widzkę i jako feministkę, to to, że tam na scenie performerka, ale też czasami performer, ma władzę autorytarną. wodzi tego widza za nos, pokazuje tylko to, co sama chce pokazać, tylko w taki sposób, w jaki sama chce pokazać. Widz jest trochę na smyczy tej performerki, tudzież performera. To taki troszeczkę BDSM jakby, tak? Czy się mylę? No, nie wiem, chyba nie. No ale to jakby kwestia odbierania burleski też jest kwestią bardzo osobistą, więc jakby daje zielone światło także na taką recepcję tego. Piękne we współczesnej burlesce jest to, w jaki sposób też pokazuje ciało, co absolutnie mnie zachwyca. Bo ja bardzo nie lubię określenia normalne kształty, bo nie ma czegoś takiego jak normalne kształty. Burleska jest piękna przez to, że pokazuje różnorodność ciała i pokazuje dokładnie to, że można być bardzo zmysłowym, bardzo pięknym, będąc bardzo daleko od kanonów piękna. A te kanony piękna, które widzimy, czy to w prasie, czy to w telewizji, czy jeżeli mówimy już stricte o seksualności właśnie w filmach pornograficznych, potrafią bardzo mocno zmrozić zwykłego człowieka w sypialni, który po prostu wstydzi się, bo nigdy nie widział człowieka, który ma fałdkę na brzuchu, żeby jakoś zmysłowo się poruszał. Ktoś, kto pójdzie na burleskę, zobaczy, że ten erotyzm i ta seksualność jest w każdym wymiarze i w każdym rozmiarze. O tak. Bardzo dziękuję. Przepraszam, że tak tutaj się wtrącałem, bo może te moje komentarze czasem są... Ja dopiero teraz widzę, przepraszam, zahacza o lekki fetyszyzm. Tak, zdecydowanie, bo są różne rodzaje burleski, przecież tutaj też dziewczyny pewnie potwierdzą, ale z tego co wiem, jedna z moich znajomych nawet ma oddzielne konto, gdzie już za pieniądze pokazuje konkretnie stopy. I jak najbardziej są tam elementy fetyszu, ale to nie jest obowiązkowy element każdego występu. Nie wiem, czy dziewczyny potwierdzicie, bo jesteście lepszymi ekspertkami tutaj. Dobrze, to teraz ja widzę, że tutaj się zgłasza uczennica Minou. Bardzo prosimy. W kwestii definicji burleskiej to tutaj bardzo dobrze Agata opisała samo źródło, z czego to się wywodzi i że to, co było kiedyś, to dzisiaj ma już troszeczkę inną funkcję, więc nie można absolutnie porównywać tego, co było kiedyś z tym, co jest dzisiaj. A w kwestii tego fetyszyzmu, to ja szczerze mówiąc w ogóle bym nie łączyła tych dwóch tematów. Ja jestem performerką profesjonalną, występuję zawodowo, że utrzymuję się tylko z tego już 3. rok i absolutnie w tym kompletnie nie ma tu żadnego fetyszyzmu jako takiego. W ogóle nie wiem, w ogóle tego nie łączymy. To, że my robimy show na scenie, to też te pokazy są różne. Ja też w swoim repertuarze mam 2 albo 3 numery o tematyce fetyszowej, czyli faktycznie są tam platformy, są kabaretki, jest skóra, jest jakiś tam page, nawet jest pokaz z ogniem i one mają klimat fetyszowy. Fetyszowa muzyka, fetyszowy kostium, fetyszowy jakiś tam choreografia, ale nie łączymy tego w ogóle z fetyszyzmem. Ja jestem bardzo daleka od tego, żeby tak mega seksualizować burleskę. Burleska to jest przedstawienie, to jest show, to jest piękny występ. Nam jest zdecydowanie bliżej do teatru, do pięknego Moulin Rouge, mimo że to nie jest to samo, absolutnie to nie jest to samo, ale nam jest bliżej do teatru niż do klubu ze striptizem. W ogóle nie łączmy tych dwóch rzeczy. Też sobie zdaję sprawę z tego, że wiele performerek w Polsce może mieć zupełnie inny pogląd na ten temat. Mało tego, są performerki i są to niestety autorytety w dziedzinie burleski, które będą twierdziły na przykład, że burleska jest sex-workingiem, co jest po prostu kłamstwem, w ogóle to się nie powinno łączyć. Ja wychodzę na scenę nie po to, żeby kogoś podniecić. Jakby nie mogę też brać odpowiedzialności za to, co się dzieje w czyichś spodniach, no bo wiadomo, ja się rozbieram, mam piękną suknię, mam piękny gorset, mam, nie wiem, atrakcyjne ciało i no... Skutkiem ubocznym mojego występu może być to, że ktoś się nakręci, a potem wróci sobie z żoną do domu i będą mieli fajny wieczór. Spoko, ale moim głównym celem jest danie im rozrywki. Pięknej, estetycznej, bardzo często komediowej rozrywki, gdzie ciało jest środkiem, a nie celem. Ja używam swojego ciała po to, żeby zrobić fajne show, które nie będzie miało na celu takiej jakiejś erotycznej ekscytacji. To jest, uważam, bardzo duże przepowiedzenie, że burleska ma być erotyczna i ma być jakaś łączyć to z fetyszem. Te stopy to w ogóle... Nie łączymy tego, to jest w ogóle nie. Można zrobić numer o temacie stopy, pewnie, i obudować cały pokaz na stopach, ale to nie jest istota, absolutnie to nie jest istota. Znakomicie, dobrze. A czy Zorya się z tym... Nie zgadza się, zdaje się. Zorya, to powiedz, to jednak jest erotyczne, tak? Jak to u ciebie jest? A dlaczego, że się nie zgadzam? Ja się tylko zgłosiłam, bo chciałam coś powiedzieć. Bo dziewczyny wcześniej opowiadały o różnych tych... Chodzi o burleskę, teraz coś internet, ale już was widzę. Ale chciałam tylko powiedzieć w ogóle, że jak to wygląda, to przedstawienie burleski, bo tutaj nie padło tak naprawdę. Więc jest to zwykle około 4-5, myślę, że maks 6-minutowe ten jeden numer, kiedy się wychodzi na scenę. Zwykle jest tam jedna piosenka, może dwie piosenki i osoba wychodzi w jakimś kostiumie. Najczęściej ten numer ma jakiś temat, jest o czymś najczęściej. No i później... Ja mogę ci przerwać? Ja bym chciał, żeby Krzysztof wrzucił kilka zdjęć twoich z przedstawienia, a ty dalej możesz mówić, tylko będziemy widzieli, jak to wygląda. Słuchamy. Dobra. A ty, Krzysztof, wrzucaj. No zdjęcia, jedziemy. Tak? Czy film? Nie, jedziemy ze zdjęciami, a ty opowiadasz. Ekstra, czyli wchodzi się później na scenie w tym kostiumie, jak wspomniałeś wcześniej. Te kostiumy są mega drogie czasem, znaczy prawie zawsze są mega drogie, nawet jak człowiek je zrobi w miarę własnymi siłami albo przy pomocy kogoś. Więc ten kostium jest najczęściej bardzo ważny, aczkolwiek są na przykład, widziałam świetne numery, które mają mega minimalistyczne kostiumy. I to, co mi się podoba w burlesce, tutaj rozmawiamy o tym, czym burleska jest, czym burleska nie jest, mi się podoba w burlesce ta mega wolność. Czyli tak naprawdę w tej burlesce można sobie zrobić prawie że wszystko, o ile to będzie te 5-6 minut do muzyki, ale może być fragment bez muzyki, gdyby ktoś tak chciał, miałoby to znaczenie, w którym się ktoś rozbiera. I zostaje się zwykle w majtkach i zostaje się w tak zwanych pasties albo na sutnikach, czyli to są takie przykrywki na brodawki. Ale poza tym tam jest mega po prostu paleta totalnej wolności. Można robić właśnie, jak tutaj widzicie, wachlarze, można robić taką klasyczną burleskę, gdzie są wachlarze, przepiękne korsety z milionem po prostu kamieni polepione, gdzie są jakieś, nie wiem, piękna bielizna, pasy do pończoch. Ale można na przykład zrobić numer fetyszowy, to jest teraz to zdjęcie z mojego numeru fetyszowego. To jest numer akurat, w którym jestem zakonnicą, więc można sobie też grać z różnymi konwencjami. Można zrobić numer, który będzie zabawny, po prostu komiczny. Może być numer, który będzie aktywistyczny i będzie dotyczył jakiegoś tematu, który jest dla nas ważny. Może to być numer, który będzie jakiś straszny, na przykład numer, w którym będzie akrobacja, pokaz ogni, po prostu coś, nie wiem, wybuchające, UV, no naprawdę nie ma granic. I to, co ja właśnie kocham w burlesce, to jest to, że można sobie tam po prostu wymyślić, co się chce i włożyć do tego i to ciągle jest burleska, o ile tam się przy tym rozbieramy, jest to tam powiedzmy ten 5-minutowy numer. Więc to jest coś super burlesce, że jest takie kreatywne i tak naprawdę później każdy ten artysta, artystka czy performerka jest inny, ma jakąś swoją inną osobowość. Ja na pewno mam inną energię, nie wiem, niż Minou na scenie, inny jakiś pomysł na siebie i to jest piękne, ta różnorodność. A druga taka ważna kwestia, chyba nie chcę nawet wchodzić w to, czy to jest striptease, czy to nie jest striptease, bo to chyba zależy od tego, co rozumiemy stripteasem, tak? Jeżeli myślimy striptease, taki ten typowy go-go w klubie, no to nie. Ale jeżeli popatrzymy na słowo striptease, to tam jest strip and tease. A to jest tak naprawdę najważniejsze w burlesce, że się rozbieramy, jakoś teasujemy, gramy z tą publicznością, pokażemy, ale w sumie bardziej jest ważne to, czego nie pokazujemy. Więc tutaj jest, zależy jak rozumiemy po prostu słowo striptease, ale ważne, co ja zawsze podkreślam, co jest mega ciekawe, z mojego doświadczenia przynajmniej na wszystkich show, na których ja byłam jako performerka albo ja byłam jako widzka, to była większość publiczności, to były kobiety. Jak byłam 2 razy w życiu w klubie ze striptizem, to tam była większość mężczyzn. I to jest, myślę, ważne, że to jest też rzecz, która jest ważna dla kobiet, I nie, większość tych kobiet, myślę, że są heteronormatywne kobiety, więc tam nie chodzi do końca o to, że ja tam przyjdę popatrzeć na laskę, bo jestem lesbijką i chcę się podniecić, tylko po prostu jest to dla nich ważne, bo tak jak mówiła wcześniej Agata, tam są te ciała na przykład, które są bardzo różnorodne, ktoś jest gruby, chudy, mały, duży, wielkie piersi, małe piersi, nie wiem, gibki, niegibki, cudownie i dzięki temu ta publiczność, te kobiety, które są na publiczności mogą się utożsamić z tą performerką i stwierdzić, o Boże, ona ma takie same wałeczki, ja mam wałeczki na brzuchu i mam celulit i one patrzą, myślę, ej, ona ma celulit i wałeczki na brzuchu tak jak ja, ale w ogóle w tym momencie, w tej sekundzie jest po prostu zajebistą gwiazdą, jakby taką gwiazdą, myślę, w sensie, wiadomo, w tej sekundzie, nie że myślę, że jestem gwiazdą, ale jest po prostu, wszyscy patrzą na niej na tej scenie i ma super energię i daje super show, jest to piękne i myślę, że to jest ważne, to utożsamianie się z tą performerką, ewentualnie z performerem, ta sztuka i dlatego właśnie myślę, że te kobiety często chodzą i nawet słyszę to od nich, bo ja zawsze idę do publiczności po występie i często ktoś do mnie przychodzi i mówi, że było fajnie albo coś i często mi to kobiety mówią, ej, ja w ogóle nie jestem homoseksualna, ale w ogóle to było takie piękne i w ogóle jesteś cudowna i tak dalej, więc ja myślę, że to jest warto podkreślić, że to jest bardzo takie specyficzne, chociaż stereotypowo się wydaje, że to jest jakby rozrywka typowo dla mężczyzn, bo się tam rozbiera babka. No właśnie, to tak. Jak to właściwie wygląda? Teraz pytanie jest do Minou. Czy więcej jest widzek, czy widzów i do kogo ty to adresujesz? Co robisz? Jest zdecydowanie więcej kobiet, a to z tego względu, że jeżeli już są pary, znaczy ogólnie, tak ilościowo, to myślę, że par jest najwięcej. Małżeństwa z mniejszym, lepszym, większym stażem, to pary są najczęstszymi grupami i kolejną częstą grupą są grupy koleżanek, wieczory panieńskie. Przez 5 lat jak występuję, to wieczór kawalerski widziałam 2 razy w życiu na imprezie. A panieńskich nie zliczę, więc kobiet jest więcej, natomiast panowie są zazwyczaj z swoimi partnerkami i to jest przekomiczne, bo wiem, bo ja też zawsze rozmawiam później z widzami po występach, zazwyczaj jest tak, że to kobieta ciągnie, ej, chodź, pójdziemy na burleskę, gdzie, co tam, ja nie będę wiedział, co zrobić i oni są, mężczyźni, często są tacy, że o, dobra, wyszła, no to teraz będzie się rozbierać, to ja nie patrzę, kochanie, jak ty tam, dobra, to ja nie patrzę, oj, cycki, dobra, nie patrzę, a ona, Jezu, tak, daj mi tego więcej, ona jest po prostu zakochana, więc po prostu chce więcej, tak, ona chłonie to show, a on tak nie wie, co zrobić, Boże, moja kobieta mnie zabija, jak ja spojrzę na jej tyłek, moja kobieta mnie zabija, jak ja spojrzę na jej cycki, o Boże, ona się rozbiera, nie wiem, co mam zrobić i widać, że za pierwszym razem oni naprawdę są tacy, wychodzi baba i ja nie wiem, muszę zapytać żonę, co ona o tym sądzi, a ona jest po prostu, ona w ogóle olewa tego typa. I to jest klasyczna sytuacja. On siedzi i nie wie, co zrobić. Poczuchrałam się aż z tych emocji. Ale ty jesteś urodzoną performerką, to znaczy tak. Ty nam tutaj pokazujesz, ty nie tylko opowiadasz, ty nam pokazujesz występ taki quasi burleskowy. I bardzo wyraźnie widać, że to jest połączenie aktorstwa z kostiumem, z pewną atmosferą, tak? To ja patrzyłem zafascynowany. Tutaj w notatkach próbowałem jeszcze znaleźć jakieś ciekawe wątki, ale nie mogłem właściwie się skupić, bo trudno było nie patrzeć na ciebie. Ale ja bym chciał teraz... Dobre show, że ja nie muszę za dużo robić. Ja tego uczę też na kursach. Nie musisz robić dużo, bo można ubudować numer, jak jesteś tancerzem, masz jakieś przygotowanie taneczne. No to spoko, obudujesz sobie numer na tańcu, jak tańczysz latino czy coś, dajesz kostium nawiązujący do latino, tu się rozbierzesz, tu jakąś fajną muzykę i robisz show. Ale jak nie masz przygotowania tanecznego, nie musisz tego robić, a masz na przykład aktorskie, no to robisz piękną pantomimę, tak? Albo jak masz talent kostiumograficzny, no to robisz sobie zajebisty kostium i kompletnie wtedy, wiesz, kupujesz widownię samym kostiumem. Ważne jest, żeby znaleźć to, co w tobie jest dobre i to rozdmuchać, znaleźć swoją osobowość, nadmuchać ją do granic możliwości, żeby tę osobowość pokazać na scenie, bo to jest dobre, autentyczne show. No i tyle. Można zrobić show dosłownie mrugnięciem. Mam pokaz, gdzie praktycznie 1,5 minuty nie robię nic poza ruchem palca. Jak ja robię ruch palcem i się spojrzę na kogoś, to jest szał. I to o to chodzi w numerze, o napięcie oszczędnie, wystarczy. Słuchaj, jestem pod wrażeniem i jak już będzie można, bo teraz chyba nie bardzo można pójść na taki żywy występ, a oglądanie tego przez internet to jest takie lizanie lizaka przez szybkę, więc to nie jest to samo. No to ja się zapisuję na twój pierwszy numer w Warszawie, który będę mógł zobaczyć. Zapraszam. No, mam nadzieję, słuchaj, no byłoby niestosowne, gdybyś mnie jednak jakoś tutaj nie potraktowała w sposób uprzywilejowany, tak? Skoro są tacy ci prezesi spółek, którzy mogą dostać mieszkanie za pół ceny, to ja chociaż może się będę mógł dostać na twój występ, tak? Też jakieś mi się należą tutaj korzyści. Taki jest obyczaj w Polsce, jak się okazuje. No dobra, ale Agata, widzę, się tu tajemniczo uśmiecha i chce na pewno coś powiedzieć. Tak, Agato, nawet podnosiłam rękę. No właśnie, no więc, tak. Ale ja wolę patrzeć na twój uśmiech niż na podnoszenie ręki, bo myślę, że to jest bardziej takie, wiesz, obiecujące. To słuchamy cię. Jakby to, co chciałam podkreślić, o czym mówiły dziewczyny, ale nie wiem, czy tak padło jasno, że w burlesce bardzo ważne jest opowiedzenie historii, że jakby każdy występ rzeczywiście jest historią, że i to bardzo mocno odróżnia burleskę od striptizu, poza masą innych aspektów, ale jakby to jest występ aktorski. Kolejna rzecz, o czym mówiła Minou, o rozdmuchaną osobowość, czyli tworzy się personę na scenie. Każdy tworzy jakąś personę i dzięki czemu, że tworzy się jakąś personę, to w tę personę może wejść, jakby każdy z nas może stworzyć personę kogokolwiek, dzięki czemu burleska otwiera się na wszelkie trans też płciowe zabawy. I to jest bardzo fajne, bo piękną kobiecą personą, jedną z piękniejszych, jaką widziałam na scenie, był Kanadyjczyk, który ma, z tego co pamiętam, pseudonim Trash Valentine, który poruszał się na... Słucham? Australijczyk. Tak, Trash Valentine. Takie... Nie, Australijczyk. Australijczyk powiedziałam? Nie, powiedziałaś chyba Kanadyjczyk, ale nie ma znaczenia. Okej, sorry, to przepraszam. To miałam na myśli Australię, sorry, przepraszam, tak, Australijczyk, który się poruszał na obcasach przepięknie i w życiu ja bym się tak nie potrafiła poruszać jak on. Tak jak mówiłaś, że mężczyźni reagują z przerażeniem, jak widzą rozbierającą się kobietę i stoją przy swojej żonie, to prawdziwą panikę w oczach mieli ci, którzy zobaczyli właśnie tego Trash Valentine'a, bo on się rozbierał tam praktycznie do rosołu przy pięknych, wielkich wachlarzach z piór. Więc są mężczyźni, którzy uprawiają też boyleskę, z tego co wiem, to się tak nazywa. I tutaj właśnie o tych personach mówimy, to może być persona taka stricte kobieca, czyli zahaczająca o kobiecą seksualność, ale jest boyleska, która jest bardzo męska i nie jest adresowana do mężczyzn homoseksualnych, ale jest adresowana do kobiet hetero. Więc to, co warto podkreślić, jeśli chodzi o burleskę, to, że każdy performer tworzy swoją postać i ta postać jest bardzo... ciężka, że tak powiem, jeśli chodzi o wydźwięk na scenie. Zgłosiła się Zorya. Słuchamy teraz Zorii. Ja tylko tak w skrócie, a propos tego chciałam właśnie, a propos tworzenia postaci, to mam taką zabawne, czemu mi się zdarzają historie, bo nie wiem, na co dzień myślę, że jestem dość miłą i sympatyczną osobą, ale na scenie z jakiegoś powodu mam taką bardzo mocną i dominującą energię. I zdarzyło mi się kilka razy w sumie, że ktoś mnie zapytał, czy poza burleską, czy pracuję jako domina profesjonalna. Kilka producentów mnie zapytało i kilka osób z publiczności, bo mam taką po prostu dominującą energię na scenie. Jeszcze mam ten jeden numer fetyszowy, gdzie mam pejczyk, ale niestety nie pracuję, a w sumie ciekawa praca, no ale niestety nie. Więc to chciałam nawiązać do tego Agaty, że każdy tworzy jakąś personę i po prostu jakiś tam jest na tej scenie i musi to jakoś sobie znaleźć i w ten sposób, jak powiedziałeś, się rozdmuchać, bo ja na przykład bym bardzo chciała na przykład być taką eteryczną, delikatną nimfą na scenie, ale po prostu nigdy nie będę, bo nie mam tej energii w sobie, nie będę robić takich numerów w tym stylu, bo to po prostu nie będzie dobre, więc trzeba jakoś znaleźć siebie i później zrobić w tym kierunku iść. I to też jest ciekawe w burlesce w ogóle, że burleskę tak naprawdę, według mnie, żeby robić burleskę i gdzieś dalej z nią zajść i więcej występować, czy profesjonalnie występować, trzeba to mieć w sobie dużo więcej skillsów niż tylko występowanie na scenie. Bo tak naprawdę to wszystko, co widzicie, te 5 minut na scenie, które człowiek jest i tam robi ten swój numer, to jest strasznie dużo pracy, bo tak naprawdę każda burleska sama sobie wymyśla ten numer, o czym będzie, jaka do tego będzie muzyka, czy może dwie piosenki, czy jedna, jakie do tego będą światła, ile jest taki lokal, który ma jakieś światła profesjonalne, jaki to będzie kostium, jeżeli tego kostiumu sama nie robi, bo też bardzo dużo osób robi swoje kostiumy, ja w większości nie, bo niestety nie jestem taka manualnie zdolna, ale trzeba je sobie wymyślić, jakoś zaprojektować, trzeba znaleźć kogoś, kto to zrobi. A często to są skomplikowane rzeczy, bo tam nie chodzi o to, żeby po prostu zdjąć koszulkę i się rozebrać, tylko też rozebrać to w jakiś fajny sposób ciekawy. Nie rozpinać koszuli tak, ale na przykład, nie wiem, rozpiąć w jakiś ciekawy sposób. Więc często trzeba pomyśleć, jak ten kostium będzie działał, żeby to było ciekawe, żeby to było zaskakujące na przykład, żeby był tam jakiś props, czyli tam rekwizyt, który będzie zaskakujący i też trzeba wymyślić, jak to zrobić, z kim to zrobić. Potem oczywiście jest 50 000 problemów, że tego się nie da, trzeba to zmieniać i tak dalej. Potem trzeba sobie wymyślić samemu choreografię, bo tego też nikt za nas nie zrobi, ewentualnie może ktoś współpracuje z jakimiś tancerzami, nie wiem, ale generalnie robi się sobie tą choreografię własną, do tego się trzeba samego produkować i trzeba sobie, nie wiem, kontaktować się z miejscami, gdzieś można wystąpić, dogadywać show, jakiś marketing robić, więc to jest 5 minut na scenie, ale za tym jest po prostu tyle pracy, tyle energii i tyle też pieniędzy, że często ludzie mają takie dziwne wyobrażenie, że to jest tak, że człowiek przychodzi w tym gorsecie, jest taki piękny, idzie na bar, czy tam ma szampana i po prostu przynoszą mu, nie wiem, róże i po prostu naszyjniki z diamentami, jak w latach 40. na backstage. Dla większych star to w ogóle tak nie jest zwykle, bo backstage jest pewnie jakaś klitka, w której jest jeszcze 5 innych performerów. Więc chciałam tak trochę zabić tutaj może te wyobrażenia takie o burlesce, że to jest tylko ten 5 minut w świetle reflektorów. No, to widzę, że mamy tutaj do czynienia z prawdziwą sztuką i to w dużej mierze zależy od osobowości tej artystki, tak? Że to nie jest tak, że to jest taka rola narzucona, która każdej pasuje, tylko to trzeba mieć zarówno pewnego rodzaju warunki fizyczne, jak i psychiczne, tak? Że to wymaga pewnego rodzaju spójności. Ale ja bym chciał teraz zadać pytanie, jakie historie można opowiadać. Ja jestem człowiekiem, który zajmuje się opowiadaniem historii, tak? Ja albo robię to w filmie, albo robię to w książce, w scenariuszu do filmu i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym sensie te nasze rozmowy też staram się układać z takim założeniem, że one mają pewną dramaturgię, pewien rozwój, tak? Że to nie jest tak, że my odfajkowujemy poszczególne tematy, tylko no, na tyle, na ile można w takim spotkaniu też mieć pewnego rodzaju przebieg. Otóż jakie historie i z jakim przebiegiem, bo wyczuwam, że takie coś wy robicie, można opowiadać i czy zawsze one będą takie, powiedziałbym, satyryczne czy komediowe, czy też można jakąś tragedię opowiedzieć, czy to będzie raczej farsa, czy można opowiedzieć historię, nie wiem, Macbeta, tak w skrócie. Słuchamy Minu. Można powiedzieć wszystko, co się chce od początku do końca. Można opowiedzieć historię Adama i Ewy, Ewy i Ewy, można opowiedzieć historię miłej pani, która wychodzi w peniuarku i sobie pije szampana i ją adorują panowie. Można powiedzieć historię zakonnicy, nauczycielki, dominy, czego wszystkiego. Grincha, wszystko. Tylko że trzeba mieć na uwadze też to, że nie każda historia się sprzeda. I tutaj sama nauczyłam się na własnej skórze, co się sprzedaje, przynajmniej w moim wykonaniu. Ja jestem mocno komediową performerką i raczej też identyfikuję się jako osoba, która łączy klasyczną burleskę, czyli właśnie ten piękny gorsecik i ta cała piękna retro stylowa z tą piękną suknią i pięknym peniuarkiem, i dodaję do tego trochę komedii. I ta historia zazwyczaj jest z lekkim podtekstem seksualnym, czasem jakiś komentarz do relacji damsko-męskich, bo widzę, że ludzie chcą komedię, chcą rozrywkę, chcą się śmiać. Nie po to idziemy na show, bo jak jest show, to jest tak, że idziemy do lokalu, tak jak do teatru, i są różni performerzy. I ci performerzy mogą mieć bardziej smutne, bardziej wesołe numery, no ale nie idziemy tam po to, żeby się smucić, bo i tak żyjemy w dość smutnym państwie, gdzie płacimy 23% VAT-u, więc po co nam dokładać jeszcze dramatów. Nie bez przyczyny też dofinansowania są dla teatrów na dramaty, bo komedie sprzedają się same i się sobie na siebie zarabiają. Więc z mojej perspektywy możesz mówić o wszystkim, ale musisz mieć świadomość, że nie każdy będzie chciał patrzeć na dramaty. Oczywiście, pewnie, jeżeli będzie jeden taki rzewny numer na 10 numerów, które będą podczas wieczoru, no to spoko. Ale gdybyśmy zrobili taki wieczór rzewnej burleski z przesłaniem jakimś bardzo górnolotnym, to myślę, że ludzie nie daliby rady. To ma być po prostu, to zostało stworzone dla rozrywki. I ja jak tworzę swoje show, ja produkuję największe show w kraju i też robię pokazy w różnych miastach, to dobieram numery tak, aby ludzie wyszli jak najbardziej uchachani, z jak najbardziej zdartym gardłem od krzyczenia i jak najbardziej pijani, żeby im się chciało pić, bawić, krzyczeć, klaskać i się śmiać. Dla mnie to jest właśnie to co ja przekazuję, tak? Rozrywka. No, dobrze, to Zorya, słucham. Myślę, że fajnie wyszło tutaj, że akurat jestem ja i Minou, bo ja wprawdzie może nie robię rzewnych numerów, bo ja za bardzo też nie umiem być, właśnie jak mówiłam, taka nimfowo, smutno, romantyczna, ale Minou, z tego co wiem, to robi właśnie, jest taki podział burleski, taki standardowy dość, to jest podział na burleskę klasyczną i na neoburleskę. I Minou, z tego co wiem, to robi głównie klasyczne numery, pewnie ma też jakieś neo, ale głównie klasyczne, czyli to są właśnie te typowe rekwizyty, jakiś tam penuar, czy szlafroczek, czy pas do pończok, wachlarze, gorset, rękawiczki, etc. Ja mam tylko taki jeden numer, a ja robię z kolei bardziej neoburleskę, czyli ja bardziej gram z tymi innymi konwencjami, tak jak tu wspomniała Minou, mam numer z tą zakonnicą i on akurat nawiązuje właśnie do mojego pochodzenia polskiego, albo mam numer nauczycielki, bo też częściowo jestem nauczycielką, a oba są takie energetyczno, powiedzmy zabawno, śmieszne trochę, ale nie są komediowe. Więc jakby ta energia może być tam różna i dla mnie osobiście ta burleska jest głównie o jakiejś energii, z mojej perspektywy, o takiej, jaką my energię mamy, jaką my energię możemy przekazać publiczności, tak żeby ta publiczność nam wróciła tą energię z powrotem. I jeszcze do jednego nawiązałam, jak wcześniej mówiłeś, to zdecydowanie jest tak, że jak się nie ma jakiejś osobowości, nie ma się tego w sobie, to się po prostu robić burleski, bo trzeba mieć pomysł na siebie, o to mi chodzi. Jak się nie ma na siebie żadnego pomysłu, który oczywiście może ewoluować na początku jakieś rozwijania się, ale jak się nie ma na siebie żadnego pomysłu, to jakby nie będzie się robić burleski, bo nie ma żadnego sztabu ludzi, którzy tą burleskę za nas zrobi. Ja tutaj bym chciał wyjaśnić, bo tak to padło, może nie dla wszystkich jest to jasne, że o ile Madame de Minou mieszka w Warszawie i generalnie przebywa w Polsce, aczkolwiek występuje także za granicą, to Zorya Blue mieszka w Pradze czeskiej, przyjeżdża czasem do Polski, teraz to jest trudniej, i jest, jeśli dobrze kojarzę, naturalizowaną Czeszką, prawda? Ty mieszkasz w Pradze już paręnaście lat, mówisz po czesku jak Czeszka i jesteś no, taką Europejką pełną gębą, tak? Jesteś Polką, Czeszką, Europejką jednocześnie, tak? Stąd tak to twoje polskie pochodzenie. Ale tutaj padła taka informacja, że ty grasz zakonnicę. To czy można przekazywać treści? Teraz takie, no powiedziałbym, nieco nietypowe, bo jest straszny kryzys katechezy w szkołach. czy te występy burleskowe by jakoś nie odrodziły lekcji religii w szkole? Może to jest jakiś trop? No. Agata, może ty, aha, ty chcesz powiedzieć. Dobrze, proszę bardzo. Która z pań to skomentuje? Ten mój pomysł, może szalony. Ja tylko krótko, że się uśmiałam i tak szczerze taki mam żart trochę między znajomymi, bo to moja znajoma wymyśliła. Jak jeżdżę zawsze do Polski, to że jest taki mój sposób na zostanie najbardziej znaną burleską na świecie, że pojadę do Polski, zrobię ten numer z zakonnicą, gdzieś to pójdzie w eter i będę miała proces, tak jak miały niedawno proces aktywistki i dzięki temu trafię do więzienia i będę jedyną w współczesnych czasach burleską, która cierpi za burleskę i siedzi w więzieniu. Nawiązując właśnie do czasów lat 40., 50., zwłaszcza w Nowym Jorku, gdzie często te kluby burleskowe były na jazdy policji, się tam pojawiały i tak dalej, bo były niemoralne. Ale to tak tylko taka anegdota. No właśnie. Agato, czy nie mogłem sprawdzić, ale wydaje mi się, że to twój tekst. Ty robiłaś wywiad w 2015 roku z jedną z dam burleski, która mówiła, że ten rok będzie przełomowy. Czy to była diagnoza polityczna czy artystyczna? Chyba artystyczna. Nie wiem, na ile był przełomowy, bo nie wiem, na ile... Polska była trochę białą mapą, jeśli chodzi o burleskę, białą plamą, jeśli chodzi o burleskę na mapie Europy. Trudno mi się teraz do tego odnieść, ponieważ jak wszyscy wiemy, od roku jesteśmy w nieustannej fazie koronawirusa i raczej niewiele osób chodzi na jakiekolwiek spędy i spotkania. Ale ja się chciałam jeszcze odnieść tutaj, bo tutaj pan Jarosław Surma zadaje pytania i chciałabym się odnieść do tych pytań, bo żeby nie było coś źle zrozumiane, czy Freddie Mercury w teledysku swoim, podejrzewam, że chodzi o teledysk I Want to Break Free, stosował burleskę. Burleska to nie jest chłop przebrany za babę. To nie są polskie kabarety, to nie jest najśmieszniejsza rzecz na świecie, chłop, który chodzi w spódnicy. Nie, to nie o to chodzi. To jest dużo trudniejsza, ja bardzo cenię Freddiego Mercury. Kiedyś byłam uber fanką Queen jeszcze w przedszkolu i on jest na pewno super postacią i znakomicie pewnie by się sprawdził w burlesce. Nie wiem, czy dziewczyny się ze mną zgadzacie, ale uważam, że na pewno dałby radę. Natomiast teledysk, o którym mówimy, to są po prostu chłopy przebrane za babę, a jeżeli ktoś chce być performerem burleski na scenie, tam zacierają się trochę granice płciowości i to jest bardzo piękne i ci mężczyźni, którzy chcą pokazywać siebie w tej takiej bardziej zmysłowej estetyce, to nie są mężczyźni, którzy założyli kabaretki. Oni stają się jakąś personą, która uwodzi, wodzi tego widza za nos i może zahipnotyzować zupełnie hetero faceta. Po prostu tak to działa. A jeśli chodzi o katechezę, która może się odrodzić w klubie burleskowym, to myślę, że w Czechach może. Nie wiem, Zorya, jakie jest twoje zdanie, ale bardziej widziałabym to w Czechach, bo w Polsce niekoniecznie. Wycieczkę na podchodzie do klubu burleski. Może szkoda, może to jednak należałoby patrzeć jakoś tak bardziej otwarcie na formy artystyczne, no bo przecież ta konwencja, którą obserwujemy dzisiaj, jest konwencją taką dosyć już zużytą, więc nowe formy, tak jak była reformacja i kontreformacja, wtedy powstał barok, więc być może teraz będzie jakaś nowa forma nauczania religii i to otworzy nam oczy na piękno rozmaitych treści, które tak jakoś niespecjalnie są akceptowane. Ale widziałem, że Zorya jeszcze chciała coś dodać, tak? Czy dobrze zobaczyłem podniesioną rękę uczennicy? Tak. Słucham. Tylko krótko, bo jak ciągle mówimy tak naprawdę już od godziny o tym, czym jest burleska, czym nie jest, to jeszcze jedno taki mit, z którym się często spotykam, bo jest taki film burlesk z Krystyną Aguilerą, tak? Wczoraj leciał. Tam nie ma burleski, jakby to nie jest burleska, tam jest kabaret. Oni tańczą w jakichś tam sexy ubraniach na krzesłach i w ogóle. To jest kabaret taki typowy i często burleska też była elementem kabaretów, na przykład w Francji i tak dalej. To zdecydowanie tak. ale to nie jest burleska jakby. I to myślę, że ten film dużo złego zrobił, jeśli o to chodzi, tak w cudzysłowie, o burlesce, bo dużo ludzi słyszy burleskę, nie wiem, może moja mama mi się wydaje, że tak do dzisiaj myśli i myśli o tym filmie, myśli o kabarecie, a to nie do końca to, to jest może też w tej samej przestrzeni by była ta burleska, ale te kostiumy zwykle bywają jeszcze większe i boom bardziej, a do tego trzeba się tam rozbierać po prostu, żeby była burleska. To jest jeden element, który jest myślę, że nieodzowny w tej burlesce. Ewentualnie jakby się tam nie rozbierać, a na przykład ubierać, był też taki numer, myślę, że nie jeden, ja widziałam jeden, gdzie się ktoś ubiera, ale to zwykle miałoby mieć jakieś znaczenie dla tematu tego wystąpienia. Więc to jeszcze takie jedna walka z takimi mitami, że w filmie burlesk nie ma burleski. Jasne. To słuchajcie, powoli zmierzamy do końca. Przyszła mi taka myśl, która być może jest praktyczna dla dalszego rozwoju tego pięknego gatunku artystycznego i proszę odnieście się do tej mojej tezy. Mianowicie propozycja jest następująca, żebyście panie dodawały do słowa burleska słowa narodowy, żeby to była narodowa burleska i możecie wtedy występować do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dotację na swoją działalność. Co myślicie o tym? Ja już wystąpiłam i Ministerstwo Kultury mnie olało. Ja, a dodałaś narodowa? Słucham? A dodałaś ten element narodowa? Nie. No nie dodałam, ale obawiam się, że to i tak trochę nie w ten sposób działa. No bo wiadomo, jak zamknęli artystów, to był fundusz wsparcia artystów, coś takiego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i można było się ubiegać o stypendium dla artystów. Ja się utrzymuję z burleskiej, więc no ja zostałam bez pracy na rok i złożyłam wniosek, legalnie wszystko, elegancko, w PKD mam wpisane, że żyję z wystawienia dzieł, przedstawień artystycznych. No i dostałam pismo odmowne, mniej więcej w takim tonie: nie dostaniesz żadnego wsparcia, bo nie. No to zapytałam w takim razie, dlaczego nie? Burleska jest taką sztuką, mamy w PKD, wszystko się zgadza, wszystko legalnie, to jest mój normalny zawód i zabroniliście mi pracować, no to poproszę jakieś może, nie wiem, rekompensatę. I nie odpisali i dzisiaj złożyłam drugie pismo do urzędu, ale podejrzewam, że burleska jest dla nich zbyt mało artystyczna i gdybym była golcem, to może wtedy bym coś dostała, ale nie jestem golcem. No to albo trzeba dodać ten taki epitet narodowy, albo ewentualnie wyklęta burleska, to też jest jakaś możliwość. Co myślicie? Nie w Czechach. No, ja bym próbował, no... Ja osobiście dostałem, to muszę się przyznać, i dostałem nawet na pisanie powieści, którą napisałem. Ona się nazywa Romans w naszym bloku. Jest trochę nieprzyzwoita. Nawet powiedziałbym, że jest bliska temu takiemu myśleniu lekko frywolnemu, więc no, ja zostałem potraktowany tutaj dobrze, za co bardzo uprzejmie dziękuję i polecam się dalej. I dlatego propaguję tutaj ideę zgłaszania się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo w niektórych przypadkach, może to było niechcący, ale no, są takie sytuacje, kiedy to ministerstwo rzeczywiście wspiera. Dobrze, słuchajcie panie, to ostatnie słowo. Mamy teraz dosłownie po minucie dla każdej z was. Powiedzcie, jak sobie wyobrażacie przyszłość burleski w Polsce? Minu, proszę. No właśnie. Przyszłość burleski działaby się już w tym roku, gdyby pozwolili mi robić robotę, a niestety mi nie pozwalają robić roboty. Burleska ma bardzo duży rozkwit teraz. Jest dużo performerek, które są nowe. Z jakością bywa różnie, natomiast im więcej performerek, im więcej osób, które w ogóle zajmują się tym tematem, tym jest większa konkurencja, a większa konkurencja teoretycznie powinna działać tak, że jakość produktu, usługi, czyli w tym wypadku pokazów, jakość ogólnie performerska będzie rosła. I ja bardzo jestem za tym, żeby ta jakość rosła, żebym ja mogła zrobić naprawdę super wielkie wydarzenie z zajebistymi performerami, których w Polsce jest kilkoro, naprawdę takich ekstra, super, świetnych performerek i performerów, ale Ja też prowadzę kursy burleski, to jeszcze się można zapisać na najbliższy weekend, taka kryptoreklama. I mam dziewczyny, które debiutują u mnie na moich imprezach i te dziewczyny, przyznam, że mają bardzo duży potencjał i szczerze liczę, że może nie tyle będzie się zwiększać ilość profesjonalnych performerek, które nie robią nic poza burleską, ale będzie bardzo dużo performerek dobrej jakości, nawet niech burleska zostanie w sferze hobby czy tam pasji, ale bardzo bym chciała i wierzę w to, że tak będzie, że jakość pokazów i jakość performerów będzie rosła i że burleska nie będzie po pierwsze wiązana z ideologią, po drugie wiązana z polityką i będzie rozrywką, a nie jakimś manipulacyjnym narzędziem, a teraz niestety troszeczkę tak to wygląda, że burleska jest używana jako taki jakiś miecz ideologiczny, co jest mi bardzo dalekie i bardzo się od tego próbuję odciąć. To tyle. Świetnie. To prosimy Ciebie. Słucham. Tak, chciałabym bo już do mnie zmierza moje dzieci, więc nie wiem, czy zaraz nie będę musiała się z Wami pożegnać przedwcześnie. Ja bym bardzo chciała, żeby w Polsce było kilka takich miejsc specjalnie dla burleski, w sensie klubów, których dziewczyny miałyby super warunki do występowania, żeby widzowie mieli super atmosferę, żeby to nie było w jakichś przypadkowych miejscach, których właścicieli trzeba przekonywać, żeby przyjęli ten show, bo nie do końca wiedzą, o co chodzi, co to jest, czy na pewno warto wpuszczać takich ludzi. Chciałabym, żeby to było bardziej popularne. Nie wiem, czy żeby nie łączyło się z ideologią, bo jakoś się jednak dla mnie łączy, ale żeby na pewno było taką formą rozrywki, która nie łączy się ze wstydem, o którym już mówiliśmy wcześniej, a dzisiaj mam wrażenie, że wszystko, co jest jakkolwiek związane właśnie z tą sferą seksualności czy z rozbieraniem się, jest jakoś wstydliwe i może dlatego ludzie trochę się tego boją i podchodzą jak do jeża. O. Dziękuję Ci pięknie. Zorya, króciutko. No ja nie wiem, czy o przyszłości w Polsce burleski, ale tylko wspomnę, że burlesce mi się podoba ta wolność, jeżeli ktoś ją pojmuje jako rozrywkę, to jest spoko, jak ktoś pojmuje to ideologicznie, bo tak potrzebuje, to też jest spoko, więc mi się podoba po prostu to, że tam można do burleski włożyć co się chce i co się potrzebuje jako konkretny performer. W Polsce generalnie znam środowisko mocno, ale chyba nie chciałabym się wypowiadać, ale ogólnie myślę, że też podobnie jak w Czechach jest, że teraz też jest taki, zaczął być boom na burleskę, a w Czechach bym sobie życzyła, żeby było coraz większa różnorodność, jeśli chodzi o burleskę, bo myślę, że tego brakuje. A tak naprawdę to bym sobie życzyła, żeby się skończyła pandemia, bo ja ostatnio występowałam na początku października, bo u nas ciągle jest lockdown w Czechach, więc tak naprawdę moje życzenie jest takie póki co bardzo przyziemne. Świetnie. Bardzo uprzejmie dziękuję wszystkim paniom, które dzisiaj zaszczyciły tę rozmowę swoimi refleksjami i opowieściami. Bardzo przepraszam, jeśli niektóre moje żarty były niestosowne, ale myślę, że w klimacie burleski to ujdzie. Mam nadzieję, że narodowa burleska będzie się rozwijała jeszcze lepiej. I zapraszam Państwa za tydzień. Znowu będzie coś ciekawego. Życzę wszystkim dobrej nocy. Dobranoc. Dziękujemy. Dobranoc. Reset Obywatelski.